Znają się doskonale, gdzieś tam w kadrach narodowych współpracowali i dzisiaj ci dwaj trenerzy młodego pokolenia tutaj naprzeciwko siebie z ciekawą pomocą, trenerzy kadry, przecież Marek Popiołek, Grzegorz Skiba, weteran, Marcin Woźniak z drugiej strony, Kamil Sadowski, także cała grupa fajnych trenerów i zobaczymy, jak ich praca przerabia się na to, co widzimy na boisku. Jakie twoje są myśli, Tomku, dzisiaj? Astoria bardziej czy Anvil? Kto tutaj ma większe szanse? O, wydaje mi się, że Anvil ma w swoim składzie jednak zawodników, którzy potrafią zrobić różnicę. Oczywiście Dice, o którym wspomnieliśmy wcześniej, bardzo dobre dwa ostatnie spotkania. Trener Frasunkiewicz bardzo z niego zadowolony. Stąd nowy kontrakt dla tego zawodnika. Natomiast gospodarze, no, pozbawieni swojego najlepszego defensora, Litwina Dambrauskasa, mogą mieć problemy. A tymczasem pierwsza akcja już pokazuje, co tu może się dziać. Blok Jonesa na Gabriczu, ale jest gdzie trzeba Adrian Bogucki. Dobra zbiórka w ataku i dobitka, pierwsze punkty wysokiego Polaka. Dykes miał ogromną rolę w tej pogoni, którą wykonał Anvil Włocławek, grając przeciwko polskiemu Cukrowi Toruń. Włocławianie przecież w ostatnich 4,5 minutach nie pozwolili Torunianom zdobyć żadnego punktu. No i wygrali tamto spotkanie. Tymczasem Bogucki, proszę bardzo, odważnie przeciwko swojemu byłemu klubowi. 4 punkty. Dokładnie, odwaga tutaj jest podstawą. Bogucki, pamiętajmy, jest jeszcze młodym, niedoświadczonym zawodnikiem, ale takie właśnie dwie pierwsze dobre akcje mogą go na pewno pozytywnie nastroić i oby tak było. Dykes w tym meczu, zwłaszcza to jest jego popisowa akcja, rzuty z półdystansu, świetnie to robił. Teraz Jones powalczył o zbiórkę, zupełnie niepilnowany Curtis Gerrels, ale dwa pierwsze rzuty Amerykanina niecelne. Tak, jeżeli chodzi o Dykesa, to zwycięskie punkty w tym meczu z polskim Cukrem Toruń. W tamtym spotkaniu 20 punktów i to był drugi z rzędu mecz, w którym zdobył 20 lub więcej punktów. Adrian się bawi tutaj z Anvilem. 6 punktów i 6-0 dla Astorii. Tak, gra przodem do kosza, dobrze ułożona ręka. I ale tego nam mało pokazywał, prawda? Tak. Do tej pory raczej kończył akcję spod kosza. Ale pamiętasz, w Hydrotraku było dużo więcej takich sytuacji. Co więcej, powiem ci, w kadrach młodzieżowych było jeszcze więcej. On rzucał za 3 punkty częściej wtedy. I w SMS-ie we Władysławowie. Dobra pomoc Gabricza. To jest już za długa akcja. Błąd 24 sekund. Słabo zaczyna Anvil. Pamiętamy, że te słabe początki meczów to jest jakiś duży problem Włocławia. Tak, no i warto przypomnieć, że włocławianie w tym bardzo nieudanym dla siebie sezonie raz tylko na wyjeździe wygrali. No właśnie, a już teraz grają wyłącznie na wyjazdach do końca sezonu, bo tak kalendarz został ułożony, że już wszystkie mecze u siebie mają rozegrane. Wygrali 8 z nich i tylko raz wygrali na wyjeździe. Bardzo ładna akcja zespołowa Astorii. Nie trafia Krasuski i tym razem nie zebrał Adrian Bogucki. Gerrels przeciwko Chylińskiemu. Ładnie uwolnił tutaj do gry Dykesa, ale ciągle te rzuty z daleka niecelne w zespole z Włocławka. Tymczasem pobiegli bydgoszczanie, no ale nie trafił Krasuski. Szkoda tej akcji. Wydawało się, że to będą następne kolejne łatwe 2 punkty. Dokładnie, ale te trójki Włocławian nie są w optymalnym momencie oddawane, mam takie wrażenie. Tak, tutaj oczywiście Clark jest zawodnikiem, który bardzo dobrze wykonuje rzuty za 3 punkty. Zresztą kilku z zawodników Anvilu Włocławek. Teraz także Gabricz. No, jak tak dalej pójdzie, to będziemy tutaj wyłącznie rzucać za 3 punkty. W tym spotkaniu. Włocławianie no mają takie zestawienie, no przecież Mielczarek też to nie jest zawodnik, który zagra akcję pod koszem raczej. A Jones dość jednostronny, bo tyłem do kosza także nie można mu dać piłki. Raczej ścina pod kosz, dobija, zbiera. Natomiast pozostali 4 gracze Anvilu zdecydowanie shooterzy, którzy mamy na boisku. Tak, doskonale i generalnie jest to dobre ustawienie. Jeden wysoki zawodnik pod koszem, 4 graczy optymalnie ustawionych. Ten spacing oczywiście będzie dzisiaj również ważny. Teraz dobrze korzysta z zasłony Michał Chyliński. I jego właśnie. Zasłona Boguckiego. To też warto na to zwrócić uwagę, jak są stawiane te zasłony i jak wykorzystywane przez rzucających. Ostatnie 19 punktów Michała Chylińskiego przy tym osłabieniu. Gdzie na jego pozycji Aleksandrowicz już zakończył sezon, niestety z powodu kontuzji. No to ważna dyspozycja Michała na pozycji 2 lub 3. Teraz dobrze, wreszcie do kosza zagrał Anvil Włocławek i faulowany Jones. Tak, była też obrona strefowa w obronie Anvilu. Trochę czasu może miał wreszcie Przemysław Frasunkiewicz na przygotowanie tego, bo
Było aż 3 dni na przygotowanie do tego spotkania i on woli bronić strefą 2-3 z dochodzeniem do swoich graczy, takim match-upem. I miał czas na to, żeby trochę tego przygotować. Tak, a po drugie trenerzy, którzy mają problemy z rotacją w zespole, tak jak teraz właśnie Przemek Frasunkiewicz, często sięgają po obronę strefową, właśnie 2-3 przede wszystkim. No wtedy nie trzeba aż tak dużo biegać za swoimi zawodnikami, nie trzeba omijać stawianych zasłon. Oczywiście każda obrona, również strefowa, ma swoje mocne i słabsze strony. Tą słabszą jest przede wszystkim zbiórka pod własnym koszem. No, ale odblokował tutaj Jones kosz Enei Astorii. Pierwszy punkcik dla Włocławian. Jest Jakub Nizioł na boisku bardzo szybko. 9-1. Zmienił Krasuskiego. Sanders do Chylińskiego. Ten za 3 niecelnie. Tak, Radić wyeliminowany przez problemy z plecami, pojawił się ból, nie mógł trenować i ostatecznie dzisiaj tuż przed meczem decyzja, że nie będzie mógł grać. Natomiast Zamojski Almeida, pęknięte kości, no i trochę tej przerwy będzie. Teraz Gerel pod koszem, a świetna technika, znakomicie, mimo że tam prawie nie wyskoczył, trafił do kosza. Tak, widać to już nie od dzisiaj, że jest ciężki, można powiedzieć. Ale no oczywiście, dwa mecze dobre, dwa mecze słabsze, o tym za chwilę. Jeszcze raz Bogucki, lewa ręka, nie pomylił trafił, się jednak. Zebrał i dobił znad Jonesa. Tak, 8 warto, punktów Adriana. Warto po swoim rzucie, kiedy się czuje, że ta piłka nie znajdzie się w koszu, nie znajdzie się w siatce, zaatakować obręcz. Dykes nie trafia, Jones poszedł na zbiórkę. Kto fauluje? Faulowany Jones, zdaje się, przez Gabricza. No mają tutaj to potencjał atletyczny ogromny. Teraz Sanders jest szokowany, że to był faul zawodnika Astorii Bydgoszcz. Chętnie bym też to zobaczył. Nizioł jeszcze, co ciekawe, faulował. Nie Gabricz. Tak, i raz Jones jeszcze na linii. Jones na linii. Tak, przy tym jak udzielana jest pomoc, tutaj obrona akcji dwójkowych w zespole Astorii będzie ważna. Wiadomo, że Bogucki właśnie miał problem z tym przesuwaniem się przy pick and rollach rywala, udzielaniem pomocy, blokowaniem rzutów, czego nie ma problemu Jones, dlatego Jones pojawił się w Anvilu. No i teraz pytanie, jak on będzie tutaj bronił w Astorii, jak pomagać mu będą koledzy z zespołu. Tak, no na razie widzieliśmy takie wyjście przy tych akcjach dwójkowych z rotacją zawodnika z narożnika. Ale to też się oczywiście może zmienić. Dobre wbiegnięcie Chorwata pod kosz w pole 3 sekund. Świetnie to wypatrzył Chyliński. Kendall Dykes fauluje. Tak, ciekawy ten kontrakt. Przemysław Frasunkiewicz mówił o tym wcześniej, że chciałby, żeby ten zawodnik został na przyszły sezon, kiedy i trener ma też gwarantowany kontrakt, że będzie pracował i chciałby z nim tu budować zespół z gwiazdą Ligi Rumuńskiej dawną. No, to nie było zaskoczeniem, że na przyszły sezon jeszcze była propozycja, ale że jeszcze na następny sezon, co prawda z opcją klubu, no ale to znaczy, że Wrocławianie mogą zdecydować, czy jeszcze będą chcieli skorzystać z usług Dykesa. Myślę, że bardzo ciekawa umowa. Do 2023 roku. Tak, to prawda. Warto podkreślić, że to jest 33-letni zawodnik, doświadczony, ale w tych kilku spotkaniach, w tych czterech meczach bardzo dobrze się pokazał. Ostatnie dwa mecze, prawda? 20-21 punktów, świetna skuteczność, ponad 66% rzutów z gry. Ale zmarnowana szansa teraz przez Bydgoszczan. Ładnie Bogucki zebrał. Ustawia i dograł. Ustawia się na linii rzutów wolnych, miałem wrażenie. Nie. Michał wie, że spudłował ten rzut, natomiast faulował Nizioł później. Drugie przewinienie Nizioła. A przecież wszedł z ławki tak przed jest. Chwilą, tak, za Krasuskiego, który nie trafił rzutów. To ciekawe, jak sobie Sanders tutaj poradzi z wyższym, mocniejszym fizycznie, cięższym Jarelsem. No, wyższy to chyba nie, ale na pewno szerszy, tak jest. Na pewno cięższy. Tymczasem jeszcze jedna kontra i Michał Chyliński teraz bez pudła. Tak, no bydgoszczanie mają też to coś. Chętnie biegają do kontry po dobrych akcjach w obronie. Oczywiście na przestrzeni całego sezonu zapewne zbyt mało ich było, bo teraz są w tabeli tam, gdzie są. Dobra, bo obrona teraz. Nie przestraszył się Gabricz, ścinającego pod kosz Jonesa. Kolejna kontra. Sanders. Oj. Wypadła bez mu piłka, bez faulu. O, ciekawe. Tak jest. Sanders ma ostatnio kryzys, słabsza forma. Po tych meczach spektakularnych zdobywał po 30 punktów lub więcej 3 razy w tym sezonie. Gdzieś tam od stycznia zaczął grać słabiej, z niższą skutecznością. No i też pytałem trenera Gronka o to. Mówi, no głowa trochę tutaj jest zawodnik, który musi jednak więcej być mentalnie przygotowany do gry czasami.
Zobaczymy, jak to rzeczywiście dzisiaj będzie wyglądało, bo tło ma świetne. Zawodnik z Euroligi przecież, Gerels, a Dykes tymczasem gra swoje. No, rozpoczyna grać swoje. Rozpoczyna może. Właśnie, tak, bo tak, wcześniej tak. Nie gra. Ale to trochę nawet dziwne, powiem szczerze, bo przecież po takim rewelacyjnym początku, po tych udanych spotkaniach, o których wspomniałeś, tak dokładnie, 30, 33, 35 punktów. Jaki problem z głową teraz może mieć zawodnik? No coś, to oczywiście to się zmienia na przestrzeni całego sezonu, ale przecież jego pewność powinna być na wysokim poziomie. No pewności właśnie może za dużo. Albo właśnie, za dużo, okej. Raz faul, Nizioła, trzeci już w tym meczu. Ależ problem dla Artura Gronka. Kendall Dykes może grać na wszystkich trzech pozycjach na obwodzie ręku. Rozgrywający, rzucający, a także niski skrzydłowy, 92 wzrostu. Stąd też ta wszechstronność, waleczność, takie pozytywne podejście do koszykówki tutaj przekonało szefów z Anvilu, żeby tego zawodnika podpisać na tak długi okres. A mógł przecież odejść, mogło być go dzisiaj, już mogło go nie być, bo ten kontrakt, który miał podpisany, był tylko właśnie chyba do dzisiaj, więc już byli chętni inni na jego usługi, no ale szybko zadziałano, żeby został we Wrocławku. Jest na boisku Andrzej Pluta, jest na boisku Krzysztof Sulima w zespole z Wrocławka. No, dzisiaj Dykes może nawet na czwórce będzie musiał tutaj też przez parę minut zafunkcjonować. Nowakowski, Sanders zbliża się do kosza i trafia za dwa punkty. Im dłużej trwa ten sezon, tym więcej tych trafień z dystansu było od Sandersa, ale w ostatnich czterech meczach tylko dwie trójki. Berels usypia rywali, rzuca, gra trochę egoistycznie, ale zawsze w jego karierze tak było. Jeszcze raz Dykes, ale fauluje Sulima, który przytrzymywał rywala. Tak, rzeczywiście Marcin Nowakowski zadowolony, bo przecież był w takiej pozycji już przegranej, ale zbyt dużo kontaktu, zbyt dużo tego łokcia Krzysztofa Sulimy. Widzimy Watermana także, amerykański gracz, 25-latek na pozycję centra w zespole z Bydgoszczy. Zmiana znowu obrony, Krasuski pod kosz, łatwo. Pięknie. Ograł Sulimę i zdobywa punkty. Tak jest, tutaj też ważne jest, aby młody zawodnik, który dostaje swoje szanse w tym sezonie od trenera Gronka, zagrał odważnie. Ta akcja, gdyby to potwierdziła, wcześniej też widzieliśmy akcję, gdzie zespół wyprowadził go na trójkę. Piłka nie wpadła co prawda do kosza, ale myślę, że jest na dobrej drodze 21-latek, aby robić kolejne postępy. No i znowu fatalny początek Anvilu Wrocławek. Zmienia te piątki, zmieniają się zawodnicy, nie ma Almeidy. A tak i tak Anvil zakopuje się najpierw w dziurze, albo inaczej. Najpierw następuje odpływ, a potem czekanie na przypływ w grze Anvilu Wrocławek. Tomku, no ogromne masz doświadczenie, grałeś wiele lat, grałeś, byłeś trenerem. Jakie tu mogą być błędy popełnione, że tak wyglądają początki meczów, albo jak to wygląda z perspektywy boiska? Co można zmienić inaczej, żeby grać lepiej? Oni cały czas gonią w tym sezonie, mam wrażenie. Tak, rzeczywiście, ale przecież dobrze wiesz, bo też rozmawiamy bardzo często ze szkoleniowcami, z Przemkiem, również Frasunkiewiczem i trenerzy często właśnie podkreślają fakt tego dobrego wejścia w mecz. Każdy trener właściwie to powtarza i każdy trener robi co może przed meczem. No ale co trener może zrobić? Bo może rozmawiać, może tłumaczyć, może motywować. Natomiast być może dobór pewnych zagrywek, ale już na początku właśnie widzieliśmy, ile już rzutów trzypunktowych, prawda, było. Jakbyś mógł rzucić okiem, bo to jest dobre, to jest ważna zero statystyka. 0 na 5 na razie, Andrzej. Okej, 5 za 3, 6 za 2. Ale nie, zaczęli chyba od tych 4, 5 za 3. I to nie jest dobre. Raczej jesteśmy przyzwyczajeni do tego, aby rozpoczynać no, pewne akcje, czyli pod kosz, pchać piłkę pod kosz. No mają do kogo? Teraz oczywiście Jones siedzi na ławce rezerwowych, ale przecież Krzysztof Sulima, jeśli tylko gra bliżej kosza, potrafi być bardzo skuteczny. Zebrał Sulima teraz. Oj. No, przewrócił się tam mocno teatralnie Gabrycz i są punkty dla Krzysztofa. I indywidualne granie. Odpowiadając dalej na twoje pytanie, Anvil, zresztą to widać w statystykach również, ma mało w ogóle asyst w tym sezonie. Jest jednym z najgorzej asystujących zespołów w lidze. To prawda, w lidze, w liczbach to tak wygląda, że 14 miejsce w tym rankingu, jeżeli chodzi o procent asyst, tylko MKS i Śląsk ma mniej asyst. A 13 miejsce w tej klasyfikacji z Astoria, więc też zespół, który nie ma za wiele asyst. Mówimy tutaj nie o bezwzględnej liczbie asyst na mecz, tylko o liczbie rzutów celnych, które są asystowane. To jest mniej niż 60%. Chociaż ta bezwzględna liczba też nie należy do najwyższych, niecałe 18, to jest 15 wynik w lidze.
No właśnie i to no jest. Ale też... poczekaj, to jeszcze chciałem cię dopytać, Tomku, jeżeli można. A z boiska jak to wyglądało? Kiedy ty czułeś się najlepiej przygotowany do meczu? Co ze swojej kariery pamiętasz, że powodowało, że jak wychodziłeś na boisko, to po prostu od razu chciałeś mordować? Słuchaj, ja byłem takim grzecznym zawodnikiem bardzo, zawsze dobrze przygotowanym i zawsze od początku, no miałem też to szczęście, że wychodziłem w pierwszej piątce najczęściej w swojej karierze, ale dookoła mnie też byli zawodnicy, mam takie wrażenie, którzy no 6 lat spędziłem we Wrocławku i przypominając sobie tamte czasy, tamtych zawodników, moich kolegów, to za każdym razem wychodziliśmy właśnie, żeby złoić komuś skórę i od początku samego staraliśmy się narzucić swój styl. Oczywiście nie zawsze to się udawało, natomiast ja nie pamiętam, żebyśmy mieli takie problemy. No dobrze, wracamy na boisko. 8 punktów różnicy w 9 minucie pierwszej kwarty. Dajks tym razem niecelnie zbiera Milczarek, który wrócił na boisko. Wysoko wychodzi Waterman. Jeszcze raz Gerels. No tak, zabrał tutaj Sandersa i takie rutyniarskie zagranie. Bardzo rutyniarskie, Gerels. Bo spójrzmy, wypadała piłka z rąk Dykesowi. To podanie Andrzeja Pluty nie było idealne, a nie przewidział tego Amerykanin po stronie Astorii. Trzeba było odpuścić, zostawić. To był tylko zwód. Nie sądzę, żeby Gerels oddał rzut w kierunku kosza. No i to jest właśnie ta Sandersowska, jeszcze taki brak doświadczenia, 23 lata, mało grania na wysokim poziomie, jeżeli chodzi o zawodową koszykówkę. No i dał się tu ograć 10 lat starszemu i dużo bardziej doświadczonemu koledze. Gerels tak wygląda, jak miał 39 lat, a nie 33, ale no wiemy, że też kontuzji od razu się nabawił, kiedy przyjechał do Polski. Długa przerwa, to jest to ryzyko, którego niektórzy trenerzy po prostu nie chcą robić, dlatego nie robią zmian w składzie, bo po co zmieniać zawodnika, żeby dostać takiego, który 10 miesięcy albo 12 miesięcy nie pracował. Tak, to prawda. Natomiast bez wątpienia mimo wszystko sporo zależy od Gerelsa. Jeśli spojrzymy na te jego 4 spotkania, to no, zaczarował nas trochę w pierwszym meczu. Tak, to był najlepszy jego mecz. Dokładnie. Ale 2 mecze, gdzie zagrał dobrze, Anvil wygrał. 2 mecze, gdzie zagrał słabo z pewnych powodów. Albo Anvil... nie zagrał też tak, w tym przegrał. Meczu. Tak. Tomaszewski jest teraz na boisku przeciwko Sandersowi. Dobrze w obronie Pluta. No i to też jest spory plus tutaj u trenera Przemka Frasunkiewicza. Ma tutaj 2 młodych, naprawdę bardzo obiecujących, perspektywicznych zawodników, którzy już niejednokrotnie, no może nie wybawili go z kłopotów, prawda, bo w dalszym ciągu tych zwycięzców jest mało, ale naprawdę robią świetną pracę przede wszystkim w defensywie. Dodatkowa tak, energia. Trafia przez ręce właśnie Wojtka Tomaszewskiego, jednego z nich, to jest 18-latek, rocznik 2002, Pluta, rocznik 2000. Dykes ponownie pod koszem, świetna asysta do Sulimy. Tak jest, Krzysztof Sulima, myślę, że tutaj niejednokrotnie pokazywał, że powtórzy się... Trzeba żubra dokarmiać po prostu. Tak, i pod koszem. Miał wspaniałe mecze, kiedy oddawał po 5-7 albo więcej rzutów właśnie z pola 3 sekund i wtedy potrafił być bardzo, bardzo skuteczny. Fauluje Nowakowski i według już nowych interpretacji to na pewno nie będzie faul niesportowy, bo próbował grać w koszykówkę. Nowakowski, jak widzimy, też jeszcze na początku sezonu byłby to na pewno faul niesportowy, ale to się zmieniło. A podpierając się dokładnymi statystykami, na początku sezonu w meczu przeciwko Pszczółce Start Lublin 7-7 Krzysiek miał za 2 punkty, tak? 100% skuteczność ze Śląskiem Sulima. 5-7, tak? Więc myślę, że to jest jego odpowiednie miejsce. Oczywiście, tutaj było wiele zmian i trenerzy, nie tylko Przemek, i wcześniejsi trenerzy też próbowali ustawić Krzysztofa Sulimę dalej od kosza, jeśli chodzi o rzuty 3-punktowe przede wszystkim, ale to jest 26%, a w ostatnich kilku meczach to jest 1-10, więc myślę, że to jest najlepsze dla niego ustawienie. Faul ofensywny? Nie, out tylko, out, przepraszam. Tak. No, ale niepotrzebna strata. No, Nowakowski ostatnio tak... A, to nie jego błąd, to przepraszam. Nie, tak, to Sanders nabiegał. No, ale tak czy inaczej, mało minut Nowakowskiego w ostatnich spotkaniach. No, kiedy Dambrauskas przeszedł na pozycję 1, to w ogóle zrezygnował. No, właśnie, dokładnie. Z Nowakowskiego na 3 mecze trener. Teraz Tomaszewski ładnie wykreował Plutę, ale ten nie trafia. Ma 4 punkty z linii rzutów wolnych już Andrzej Pluta dzisiaj. Tak, to też pokazuje jego odwagę, dobre przygotowanie mentalne do spotkania. No, ostatnia akcja pierwszej kwarty. Tak, i także dobrze bronił, za co chwalił go Frasunkiewicz za ostatnie mecze.
Sanders zmienił krycie na Mielczarka, jest Nowakowski. Zagrał sam do kosza, trafił za dwa, równo z syreną niemalże. Brawo, brawo. Zawsze Marcin był takim spryciarzem. I teraz też tam to pokazał. O, chciał tutaj tego kontaktu, natomiast ten rzut z tak nieprzygotowanej pozycji. Ta piłka wpada do kosza, to jest najważniejsze dla gospodarzy. A więc Astoria Bydgoszcz na prowadzeniu po pierwszej kwarcie, ale odrobił straty Anwil Włocławek częściowo. Było już 10, a zostało 5 punktów różnicy. Dokładnie. Myślę, że to będzie też miało odzwierciedlenie w statystykach. My zaraz spojrzymy właśnie na to, skąd te punkty były zdobywane przede wszystkim, ale mam takie wrażenie na oko, że właśnie po wejściu też Krzysztofa Sulimy i Andrzeja Pluty właśnie to wymuszanie przewinień i tak jest, dokładnie, 10-5, tak za dwa, to jest 50%, mogło być oczywiście lepiej, ale już 11 rzutów wolnych wykonywanych, 10 wpadło do kosza. Do MKS-u i do Spójni, które są z przodu, ale no, duże braki. Pytałem też Przemysława Frasunkiewicza, bo tak czasami niektórzy mówią, że ten Almeida to tam tyle przeszkadza, gra samo egoistycznie, zabiera piłkę, może inni tutaj się otworzą, może taki jest optymistyczny rys w tym, że Almeidy dzisiaj nie będzie, ale Frasunkiewicz mówi wyraźnie, będzie go brakowało. On nie tylko w ataku nam oczywiście bardzo pomaga, jest najlepszym strzelcem zespołu, drugim strzelcem ligi, ale przede wszystkim znakomicie łatał dziury w obronie, potrafił przewidywać, co się wydarzy, zabrał kilka piłek w zespole w meczu z Torunianami, bardzo pomógł, no ale niestety kontuzjował się. Oczywiście przechwyty, zbiórki, punkty, asysty, to wszystko, co daje Almeida. Dzisiaj no, muszą zastąpić go koledzy. Chyba niepotrzebne oddanie na zewnątrz, błąd kroków Jerelsa. Tak, drugi raz. Wcześniej tak samo Wojtek Tomaszewski też wjechał pod kosz, miał miejsce, a tutaj Sulima. Otwarta droga pod obręcz. Tam był tylko Sanders. Dokładnie, Sandersa, ale Amerykanie nie stał na drodze Sulimy. A to są właśnie takie decyzje w poszczególnych akcjach, które później składają się na całościowy obraz gry. No i znowu out, znowu źle złapana piłka przy pierwszym podaniu i strata banalna Astorii Bydgoszcz. Trochę mówił mi też Artur Gronek o tym zawodniku, że to jest gracz, który ma trochę problemów z podjęciem szybkich decyzji, że najbardziej lubi grać jeden na jednego, kiedy ma otwarte boisko albo w kontrze, natomiast w takiej grze bardziej skomplikowanej trochę się nie sprawdza, stąd też kiedy rywale tutaj coraz więcej obrony, coraz więcej poświęcają uwagi, żeby go zatrzymać, to trochę też w tej drugiej części sezonu gra mu się trudniej. Teraz szedł Sanders z boiska. O, teraz było jak najbardziej uzasadnione podanie, a więc asysta Sulimy i trójka Dykesa. Tak, być może, ale te dwie straty, które zrobił, no były naprawdę, prawda, banalne. Wybiegnięcie, jeszcze Jerels za nim, spóźniony raczej jednak w defensywie. Tak, Krasowski przerwał kozioł, Mielczarek mógł z tego skorzystać, Nowakowski, nikt go nie kryje, więc w końcu rzucił za trzy punkty. Proszę, i trafił. Jakie wejście, świetne wejście Marcina Nowakowskiego. Czasem Dykes gra tutaj popis po prostu w tym meczu po raz kolejny, 9 punktów. Niesamowicie trudno go zatrzymać, leworęczny gracz ma wszystko w zasadzie, i rzut za trzy, i z pół dystansu, i wjazd pod kosz. Tak, jeśli cały zespół nie wróci pod własny kosz dobrze, zespół Astorii Bydgoszcz, to Dykes będzie wykorzystywał takie właśnie mini przewagi, ale tak jak powiedziałeś, on się czuje pewnie w tych akcjach. Bardzo dużo z przekazywaniem gra zespół Anwilu, zapowiadał to Przemysław Frasunkiewicz. Teraz banalne zagranie, znowu używam tego słowa, ale no, Pluta fatalnie ustawiony i dał się ograć wysokiemu Watermanowi. Tak, wiemy doskonale, że Przemek lubi zamieniać krycie w obronie. Okej, okay, natomiast jeśli jest aż taka różnica wzrostu, to tutaj jednak wypadałoby wyjść przed wyższego zawodnika. Tego zabrakło w zachowaniu teraz w obronie Andrzejowi Plucie. Tak, no chcę grać te zamiany krycia, kiedy Waterman jest zwłaszcza na pozycji 5. Przemysław Frasunkiewicz mówił mi o tym przed tym meczem, natomiast no to musi być zrobione z taką odpowiednią walką, jeżeli zawodnik rozgrywający znajduje się przy centrze, no to on nie może odpuścić, musi co najmniej dać faul. Być gotowy, wypchnąć może za pole 3 sekund, to nie jest oczywiście łatwe, ale jeśli jesteś gotowy, jeśli jesteś jego świadomy, to jest o wiele łatwiej. Bardzo ciekawy zawodnik Zane Waterman, 15 minut średnio na boisku, 8,5 punkta, 6,5 zbiórki, dobra skuteczność z gry. Tak, przyszedł z Ligi Czeskiej, a teraz Jerels z Dykesem, także w ofensywie po raz kolejny teraz asysta Jerelsa do Dykesa.
Otrzyma Dykes w grze drużynę Anwilu Włocławek. Ruchem bez piłki, choćby teraz zagrał, zmusił do podania kolegę z zespołu. Gabrycz w parterze z Mielczarkiem. Ależ walka. Zmieszam się jeszcze. Jeszcze gramy. Młyn jak w rugby tutaj na parkiecie. Tak. Odbyło się bez ofiar i piłka też nie zrobiła się jajowata od tego. Czy ktoś kogoś trzymał za rękę? Nie sądzę. Nie, czysto, wszyscy czysto. Czas dla jednego zespołu, chyba dla Astorii Bydgoszcz. Tak, no odbił się w tej początkowej fazie od Jonesa Gabrycz. A piłka, strzałka dla Anwilu. Nie, dla Astorii chyba. Tak, dla Astorii. To jest ten kierunek. Jak widzimy, powinna zostać zamieniona dopiero, kiedy już piłka wejdzie do gry. Więc aktualnie powinna wskazywać jeszcze kierunek, w którym pójdzie akcja. Tak, chciał też profesor Frasunkiewicz dużo grać obroną strefową dzisiaj, bo zauważył z przygotowania do meczu, że Astoria z grą przeciwko strefom miała duże problemy w ostatnich meczach. Zobaczymy, czy rzeczywiście do tego wróci. Już trochę tego było, ale trójkami trochę rozpędzili tę strefę zawodnicy Astorii. Dokładnie trafił Chyliński. A teraz przed chwilą Nowakowski, ale to chyba było przeciwko obronie swego. Tak, no być może nie wszyscy zawodnicy w białych strojach są doskonałymi shooterami, a tu jeszcze raz najładniejsza akcja tej kwarty. Mam takie wrażenie, tutaj pomyłka. Przy akcji dwójkowej brak komunikacji, brak zrozumienia. Gabrycz, Nowakowski, do poprawy oczywiście ta obrona. No i fatalnie Krasowski też, który miał tylko jednego gracza w rogu i w ogóle na niego nie patrzył. Wiek mu za plecy Dykes, jeżeli chodzi o defensywę, to na pewno tutaj wiele było błędów w tej akcji. No ale to ciekawe, co powiedziałeś, właśnie rozbicie strefy. Oczywiście w zależności od tego, jaka to jest strefa, widzieliśmy już 1-3-1, widzieliśmy 2-3, ale z wykorzystaniem wysokiego Boguckiego, który gdzieś tam w środku, przebiegając pola 3 sekund, może otrzymać piłkę i przenieść ją na drugą stronę. To Gabrycz, Chyliński, o właśnie! Ładna akcja, przygotowana tak od razu z autu i Michał Chyliński trafia za 3 punkty. Ale tam było bardzo dużo miejsca, bardzo proste zagranie uwolniło do gry zawodnika Astorii. Bratnik Clark na boisku. Krótko grał w meczu z Toruniami. Mówił trener Stasunkiewicz, że po prostu nie dawał rady fizycznie z przeciwnikiem, który był na to bardzo dobrze przygotowany. Od razu stawiał akcję przeciwko Clarkowi pod koszem. Nowakowski do Chylińskiego. Ten znowu miał dużo miejsca, ale oddaje do Gabrycza i ten trafi za 3 punkty. No proszę, 2 akcje za 3 od razu po timeaucie. 10 punktów przewagi Przemysław Frasunkiewicz chce przerwy. Dokładnie, dlatego uważam, że to może być ryzykowne rozwiązanie, jeśli tak właśnie tutaj trener Anwilu na to patrzy, bo przy obronie strefowej najczęściej, choć nie zawsze, ale najczęściej rozbija się właśnie w ten sposób penetracją i odrzuceniem i rzutami trzypunktowymi do tej dwójki, o której wspomniałem, do Chylińskiego, Gabrycza. Należy też doliczyć oczywiście Nizioła jako rzucającego dobrze za 3 punkty, oczywiście teraz z problemami z faulami, Jakub Nizioł, a Gabrycz, no rzeczywiście, no, przypominam sobie początek jego sezonu tutaj w polskiej lidze, kilka niecelnych rzutów i tak się zastanawialiśmy, czy to będzie dobry nabytek, ale już teraz można śmiało powiedzieć, że tak, 39% skutecznych akcji z daleka, a przecież bywały takie mecze, gdzie 5- czy 6-krotnie trafiał za 3. Tak jest, 6 razy za 3 punkty przeciwko Legii Warszawa w wygranym meczu, kiedy Astoria trafiła 12 trójek. Tak, potrafi rzucać z dystansu, a mimo że jest Sanders w składzie, który w zasadzie tym rzutem nie grozi, drużyna bydgoska, a Gabrycz właśnie jest liderem pod tym względem, bo trafił 60 rzutów za 3 punkty w tym sezonie, najwięcej ze wszystkich bydgoszczan. Krasucki przy Dykesie. Tak, ciekawy pomysł, wysoki gracz. Tak, tutaj ma uniemożliwić przewagę tego rzucania nad głową. Zobaczymy, jak Dykes sobie z tym poradzi. Na razie długo kozłują zawodnicy z Włocławka. Teraz Clark do Jonesa.
ten niecelnie. No, dwóch leworęcznych centrów nam się dzisiaj tutaj spotkało na parkiecie, ale te pierwsze akcje Boguckiego dużo lepsze niż ten rzut Jonesa. Pięknie, piękna asysta kolejna Boguckiego. Zresztą wiemy to też nie od dzisiaj, bo już w Radomiu pokazywał swoje umiejętności i rozumienie gry. Tak, to jest bardzo dobrze podający, wyszkolony dobrze w SMS-ie Władysławowo zawodnik. Teraz Jarels już tutaj dwa razy zdążył wyskoczyć Nowakowski na te zwody. A rzutu nie było. Dykes przez ręce niecelnie zbiera Bogucki. Taka historia ma dopiero 15. obronę w lidze, ale dzisiaj Anwil nie potrafi tej jednej z najsłabszych obron w lidze pokonać. Teraz faul Boguckiego. Przytrzymał tam zawodnika obrony i to jest strata. Zmiany również na Anwilu Włocławek. Siada Dykes. Ciekawe, na kim teraz spocznie obowiązek zdobywania punktów. I na boisku także w zespole z Bydgoszczy będzie Adrian Sobkowiak, którego zapowiadałem jako zawodnika rotacyjnego. Numer 30, 20-latek z Piły. Tak, to jest dobry moment. Druga część drugiej kwarty, 12 punktów przewagi. No, zawodnik tutaj właśnie w obronie przeciwko Clarkowi. Debijał Bogucki. Tak, znalazł się jednak Jones przed Boguckim, ale to właśnie ze względu na to... O, i widzimy od razu, spójrzmy na to. Bogucki był trochę spóźniony, ale co zrobił Jones? Od razu poczekał na tego, na Boguckiego, już chciał go wziąć na plecy, już walczył o dobrą pozycję. Co za precyzyjne podanie Jarelsa. Teraz Sobkowiak przy byłej gwieździe Euroligi. Mało czasu na zakończenie tej akcji, ale Jarels tam się zmieścił. Jeszcze Jones dobijał. Patrząc na grę tylko Jarelsa, to można sobie tylko wyobrazić dla tych z Państwa, którzy go nie widzieli parę lat temu, jak on musiał wyglądać, kiedy był u szczytu swoich możliwości fizycznych. I już chyba nikogo nie dziwi, dlaczego wylądował w euroligowych klubach. Tak, ciekawe ustawienie, to już widzieliśmy w Anwilu Włocławek, dwójka wysokich zawodników, Jones, Sulima. Sulima na czwórce, a więc zobaczymy, jak sobie poradzi w ataku. Natomiast w obronie można się właśnie było tego spodziewać. Gabricz gra przodem do kosza i już wymusił jedno przewinienie. Tak, ładna teraz zasłona w plecy dla Gabricza do uwolnienia go do rzutu za trzy punkty, ale nie trafił. Chorwat z Bydgoszcz. Jarels, to jest też jego zasięg, trzeba uważać. Ale można zaryzykować, niech raz trafi z 10 metra. No właśnie, i Pluta, on bierze ten rzut zamiast byłej gwiazdy Euroligi. Nie trafił. Nowakowski, wypadła mu piłka z rąk, nie zauważył tego Bogucki, nie pomógł koledze. Clark do końca sam, nie ma punktów. Dobrze, ale jest Clark, faul Gabricza. Tak. Poradził sobie niski zawodnik, tutaj widział kątem oka, że zbiera się Gabricz do bloku. Tak, a więc ładnie schował piłkę. Natomiast to była kolejna zbyt łatwa strata po stronie Astorii Bydgoszcz. Właśnie, bo bydgoszczanie generalnie grają dobrze, prawda? Ale są takie momenty, kiedy oddają po prostu piłkę rywalowi. Tak, i te dwie wcześniejsze straty Sandersa, piłka wypadała gdzieś tam na aut, to jeszcze można było wrócić pod własny kosz i wybronić akcję, ale tutaj teraz Nowakowski, każdy rozgrywający, kiedy robi stratę na 8, 9, 10 metrze, no to właśnie tak się te straty kończą. Clark bardzo skuteczny zawodnik, potrafi być skuteczny, bo mecze ostatnio za dwa punkty przeciwko Toruniano w tej krótkim epizodzie, ale i 15 punktów potrafił kilka razy rzucić, nawet 20. Ale poprzedni mecz też miał udany, prawda? Przeciwko Spójni, 21 dokładnie. Sobkowiak teraz tutaj niezbyt odważnie oddawał piłkę, teraz za trzy punkty i faul, ale to nie na Sobkowiaku, tylko fauluje Jarels zbiegającego pod kosz zawodnika Astorii. Tak, tutaj wykorzystał świetnie Sanders fakt, że Clark bardzo mocno pomagał. No wiedzą, to, prawda, kogo mogą zostawić, na kim raczej lepiej się skoncentrować. Na Sandersie, ale odważny rzut również Polaka. Proszę bardzo, Chyliński zablokowany przez Jonesa. To jest to udzielanie pomocy w obronie, które Anwil dzięki Jonesowi otrzymuje i fauluje Sanders. Drugi jego faul. Ma trzy straty, także i trzy asysty dzisiaj Corey Sanders.
No, błąd, się nabrać błąd, na też wodę. Adżerel z tendencją do kozłowania w miejscu, prawda? Bardzo długo to czasami trwa. Ale zauważyłeś, jakie z wody gałkami otrzymywa. No właśnie, ale to chciałem powiedzieć, że mimo, że gra w miejscu, tak, kozłuje, to cały czas jest zagrożenie. Dokładnie, dokładnie. Znowu dobra zasłona, po której jednak Gerels nie trafia, ale wygrywa rywalizację Jones z Boguckim. Tak, ryzykował trochę Michał Chyliński, ale również, no... Tak, widzimy, że Bogucki wychodzi wyżej, jakby udzielając pomocy, nie wiem dlaczego, bo w sumie tam nie było zasłony. Dokładnie, no przecież rzut był, prawda, z 7-8 metra, a więc wtedy należy skoncentrować się tylko i wyłącznie na znalezieniu swojego gracza i znalezieniu kontaktu, aby wypchnąć go i... Tymczasem Clark chciał tutaj jeszcze faulu, bo czuł, że był kontakt z przeciwnikiem, ale faulu nie ma. Jest trafienie. No a więc Clark tutaj, dobre wejście też. 4 już jego punkty. Jemu trzeba dać piłkę i miejsce, to on sobie coś tam wykreuje. Teraz jednak fauluje. To jest jego słabość. Tak samo jak kilku zawodników Astorii właśnie. Zobaczmy, przy minięciu źle przesuwa się na boki, tu jakiś próbuje udzielać pomocy i jest źle ustawiony. No tak, ale według mnie tak czy inaczej najważniejsze było i trochę się dziwię, że dopiero teraz Sanders zaczął to uskuteczniać, po prostu grać jeden na jeden z Gerelsem. Nie sądzę, żeby doświadczony Amerykanin nadążył za szybkim Sandersem i rzeczywiście ta pomoc Clarka no, na nic się nie zdała. Być może lepiej zareagowałby Jones, prawda, skacząc do bloku. Wraca Dykes. Na boisko 11 punktów, 10 oddanych rzutów już w tym meczu tego zawodnika, a Sanders na linii. No właśnie i teraz mamy taką sytuację, gdzie Jones gra na pozycji 5, a Dykes w związku z tym, że coś tam chyba delikatnego się przydarzyło Arturowi Mielczarkowi na pozycji numer 4. Sanders najlepszy podający naszej ligi w tej chwili, pierwsze miejsce w klasyfikacji 7,3 punktu, przynajmniej przed tą kolejką tak było. Bo te dane są zawsze tak, wyrównuje sobie, że podaje przed kolejką, a nie przed pierwszym meczem. Nie przed aktualnym meczem. Natomiast ósmy także strzelec ligi. Trochę średnia mu spadła, ale jest nadal w czołówce. Tymczasem Gerels nawet niezbyt szybko potrafi się przedrzeć pod kosz dzięki technice i wykorzystaniu błędu rywala. Dokładnie. Ja się zastanawiałem, dlaczego Sanders Gerelsa nie mija, a tu się okazuje, że w drugą stronę świetne akcje Amerykanina. Sanders cały czas pomija te rzuty za dwa punkty, sam zbliża się do kosza, chociaż już trochę trójek w tym sezonie trafił, dokładnie 29. Tak, 30% to nie jest zły wynik. To jest jego granie, a znowu Bogucki, niezastawiony. Dziwne rzeczy, bo Jones przecież ma potencjał, żeby tam dominować pod koszem, ale rzadko wchodzi w kontakt z rywalem. Gerels niepilnowany, nie trafia. Sapkowiak... I Chyliński bardzo sprytny. Znowu błąd Clarka, jeżeli chodzi o ustawienie w obronie. Tak, teraz Michał wykorzystał swoje doświadczenie, czytanie defensywy. Spójrzmy raz jeszcze. Zbyt blisko i w takim ruchu jeszcze do zawodnika z piłką, a więc świetny ruch tutaj ramionami w kierunku obrońcy. Zane Waterman na boisko. Wprowadzony przez Astorię. Bogucki ma 10 punktów i 8 zbiórek dzisiaj już. Nie, 9 nawet zbiórek. Także świetna pierwsza połowa środkowego Astorii. Tak, a Michał Chyliński zaraz będzie może, być może miał te 10 punktów. Na linii rzutów wolnych mili się rzadko. Ponad 87% skutecznych akcji tego typu. Tak jest, 10 punktów Chylińskiego i 10 punktów przewagi Astorii. Po raz kolejny. Chociaż było już 12 w pewnym momencie. A ekspilowany przez Sopkowiaka, który tutaj przygotowany jako młody zawodnik przez trenera jest do gry. Właśnie zaczyna, począwszy od zadań obronnych. No i teraz jak nie ma Boguckiego, Jones szaleje pod kosz. Tak, Waterman nie jest tak fizycznym zawodnikiem. Ale teraz ma przewagę z Gerelsem pod koszem. Jak to rozegra Sanders? Sanders chce grać przeciwko Jonesowi i rzucił za 3 punkty. To nie była dobra decyzja. Może liczył na zbiórkę, ale piłka się inaczej odbiła. Jones tymczasem pod koszem zabrał mu piłkę Sopkowiak. Tak, chyba bez przewinienia. Nowakowski za Sopkowiaka. I piłka tylko z boku dla Anwilu.
ale jak już dostanie Jones piłkę pod koszem, to jak tur idzie w kierunku obręczy. Tak, słabnie wyprzygotowana akcja i niesamowita skuteczność tego typu akcji. Jeszcze jedna przerwa. Tak, ale spójrzmy na zachowanie Sandersa. Spójrzmy na Sandersa. Czego on tutaj broni? Absolutnie. Ani nie ma nacisku, znaczy zasłaniania zawodnikowi, który wyprowadza piłkę, ani nie pomaga przy nikim. Mało tego, przecież bardzo często zdarzają się takie sytuacje, że właśnie ten zawodnik obrony odpuszcza gracza wyrzucającego piłkę i właśnie przesuwa się w kierunku zawodnika, który wychodzi do dania rzutu, a Dykes świetnie wykorzystał dobrą zasłonę i po prostu z pół dystansu trafia do kosza. Tak, mało jest takich zawodników, którzy tak opierają swoją grę na rzutach z pół dystansu, prawda? To już jest rzadka sztuka, ale Dykes jest niebywale skuteczny w tych rzutach spoza pomalowanego za 2 punkty. Przerwa dla Artura Gronka, już obaj trenerzy wykorzystali wszystkie swoje timeouty. Dzisiaj sobota, jutro, przypomnę jeszcze raz, nasza transmisja z Ostrowa Wielkopolskiego, Arget Bemslam Stal po 2 porażkach. Mierzy się z Legią, która jest na 2. miejscu przecież w tabeli, więc naprawdę duże wyzwanie, jeżeli Wojciech Kamiński i jego znakomity zespół w debiucie Walerego Lichodieja, byłego zawodnika Igora Milicicza przecież z Anwilu, jeżeli będą w stanie wygrać w Ostrowie, no to już ta hierarchia w lidze tutaj nam się zacznie ustawiać bardzo ciekawie. No a jeżeli Ostrowianie wygrają, no to zupełnie co innego. Nie ma w ogóle żadnego gracza Anwilu pod koszem tam, żeby tak Sanders miał co pilnować. Dokładnie. To a propos tej akcji jeszcze raz. W poniedziałek jeszcze nasza ostatnia transmisja przed Pucharem Polski. Śląsk Wrocław kontra Hydrotrack Radom. Wrocławianie ostatnio nam bardzo zaimponowali, więc ciekawie się ich ogląda. To będzie w poniedziałek, a od czwartku już festiwal koszykówki w Lublinie, Puchar Polski z udziałem 8 najlepszych zespołów pierwszej rundy Energa Basket Ligi. O, drugie trofeum w tym roku po Superpucharze. Tymczasem Sanders zablokowany przez Jonesa. No. Takie odbicie o tablicy, że aż piłka na out wyszła z prawie na połowie boiska. Ależ obrona. To jest właśnie to, czego brakowało Anwilowi, czego co dostarcza Jones. No i będzie miał teraz problem Sanders, bo przed chwilą widzieliśmy w podobnej sytuacji, nie trafił za 3 punkty. Teraz stwierdził, że zagra bliżej kosza i to rozumiem, ale no, skończyło się to dla niego. Trzeba słabo będzie rzucać. Wie o tym Michał Chyliński. Kontakt z rywalem, jednak faul. Po zastanowieniu się gwiżdże sędzia Jankowski i to jest faul w obronie Jerelsa. No i słusznie, że gwiżdże faul w obronie, tak, bo oczywiście faul w ataku to nie był. Dwa rzuty wolne należą się Michałowi. Pierwszy faul dzisiaj Jerelsa. Michał Chyliński bardzo pozytywnie, jak widzimy, reaguje na to, że tutaj są braki w składzie. Daje dużo minut i bardzo produktywnych minut trenerowi Gronkowi. To dobrze, bo oczywiście doświadczony zawodnik w ten sposób właśnie powinien zareagować, mimo tego, że Michał może się pochwalić dobrymi statystykami, ale gra w tym sezonie nierówno. Zdarzały mu się mecze, gdzie trafiał 19 punktów, 12, ale również 3, 5, 2. No i bardzo dużo kontuzji niestety. Kilka już urazów, które go eliminują, także tutaj nie było wiadomo dzisiaj, czy będzie mógł pomóc drużynie, bo mało trenował w ostatnich dniach. Jones, świetna akcja zespołowa, ale Pluta tej piłki nie złapał. Dobrze tam Chyliński. Tak, ale spójrzmy na sytuację. Te krótkie rolowanie oczywiście już weszło dawno do taktyki również polskich trenerów. Natomiast short roll, tak? Bardzo daleko od kosza był Jones, więc w ogóle nie należało się teoretycznie nim przejmować i dobrze zareagowała obrona zespołu z Bydgoszczy. No jest tutaj Marcin Nowakowski, który jest chyba ostatnim graczem, który powinien walczyć z Jonesem w ostatniej chwili. Usiądź na mnie, proszę. W ostatniej chwili podłożył rękę i krzesło Jonesowi. Życzliwie koledze, żeby się nie przewrócił na parkiet. Clark po kozłach w miejscu nie trafia. I szansa dla Astorii. Sanders jeszcze raz gra z Jonesem, ale zanim doszło do rzutu, zanim był ten zwód, to już faul wcześniej. Tak, dokładnie, tak jak mówisz. Był wcześniej faul, natomiast
tak zacząłem się zastanawiać po tych dwóch akcjach różnych Sandersa, czy właśnie znajdzie w swoim arsenale również takie zagranie, żeby po prostu tego zawodnika, no bo tak się robi, jak ktoś wysoko skacze, no to również nieraz... To niech skacze, prawda? Pokazać mu piłkę. A czy on skacze na te zwody? Dokładnie, często reaguje na zwody, a więc to też dobrze świadczy o Sandersie, który cały czas rozmyśla, rozkminia, jak tutaj najlepiej zagrać dla zespołu. Tak, mówiliśmy o ostatnich meczach Anwilu, ale mało mówiliśmy o Astorii. 3 ostatnie mecze przegrane u siebie, w tym z Hydrotrakiem i ze Spójnią. Duże rozczarowanie, także porażka, właściwie klęska w Zielonej Górze. No i te wyniki spowodowały, że zespołu, który naprawdę mógł myśleć o miejsce w play-off, no teraz to już takie zostało małe ostatnie szanse. Clark pod kosz do Jonesa. Ten jeszcze przy niezłej rotacji w obronie faulowany przez Gabricza, bo tam widzimy, skąd Gabricz udzielał pomocy. Trochę był spóźniony. Tak, i niepotrzebnie może wyskakiwał od razu. No ale to trudno tutaj jakby to przewidzieć, czy Jones od razu wyjdzie w górę, czy właśnie zbierze się dopiero do tego wyskoku. Ale wracając właśnie do Astorii, rzeczywiście, no to u siebie w domu zbyt dużo przegranych, prawda, spotkań. I to małą ilością punktów, bo z Hydrotrakiem 5, ze Spójnią 4. A więc to wszystko było do wzięcia. Tak, a jeszcze wcześniej porażki z GTK Gliwice, z Kingiem Szczecin na samym początku sezonu i z Treflem Sopot. Te mecze kosztują sporo, a jeszcze dołóżmy do tego plus 20 w meczu z Toruniem i plus 20 w meczu z Treflem i mecze potem przegrane. Plus 20 na początku meczu, przewaga 20-punktowa. Jones słabo rzucał wolne do tej pory w tym sezonie, 44%, ale teraz trafił 2 razy. Tak, poprawi sobie statystykę rzutów wolnych Amerykanin. Ale przewagę utrzymuje Astoria sporą. Waterman za 3 punkty sprzed nosa Jonesa właśnie. Potrafi, to on dobrze potrafi, rzuca z dystansu. Tak, dokładnie. Tak, Ligi Czeskiej przyszedł ten zawodnik, ale już trochę doświadczeń w Europie zebrał. Grał w Finlandii, a także był w Argentynie. 11 punktów przewagi. Po tej trójce Watermana. Dykes, Krasuski blisko, pomagał jeszcze drugi gracz i punkty zaliczone. No, wydawało się, że twardo, dobrze w obronie zagrał Krasuski, ale jednak faul. No tak było do pewnego momentu i miał sporo szczęścia Dykes, ale tutaj też my mogliśmy podziwiać jego doświadczenie. No, popatrzmy na Krasuskiego, bo doświadczenie to decyduje, jak on się zachowywał. Tak, właśnie widzimy dokładnie. Przesuwał się w kierunku jednak do zawodnika z piłką. Mały ruch, ale musi być zachowana pionowość i brak ruchu do przodu w momencie zderzenia, żeby nie było faulu w obronie. Tego Krasuski nie zrobił. Tak, w ostatnim momencie nie wytrzymał młody zawodnik. To też oczywiście łapie tutaj cenne doświadczenia. W zeszłym sezonie ledwie kilka minut na parkietach Ekstraklasy. Tak, grał w rezerwach. Astoria ma rezerwę w drugiej lidze. Nie widzimy, co się dzieje, ale podejrzewam, że Sean Jones zdobywa punkty po dobitce. A więc 4 punkty z tej akcji dla Anwilu Włocławek. Sanders gdzieś tam zaplątał mu się Waterman pod nogami. Krasuski przeciwko Jonesowi. No i dotykali zawodnicy Anwilu jeszcze piłkę. Już z respektem, prawda, Krasuski. Tam można było się rozpędzić, można było pomyśleć o tym, a może z góry załaduje tą piłkę do kosza. Ale Jones jednak, jest od tak, tego, żeby tak straszyć. To jest monster. Dokładnie. W końcu, który właśnie udziela znakomicie pomocy. Jakże inaczej można grać Anwil z nim. No ale dzisiaj 52 punkty już stracone w Wrocławiu. Sanders, jest Waterman pod koszem ze zwodem i właśnie Jonesa się przestraszył, ale ostatecznie trwał Monstera, tak, i będą rzuty wolne. Spójrzmy na Amerykanina w barwach Astorii. Bardzo dobre zachowanie. Gdzieś tam na początku wypychał go Gerels, tak, Gerels go wypychał, pomagał też Dykes. Wyskoczył w górę, jak to ma w zwyczaju Jones, natomiast Waterman na linii rzutów wolnych się znajduje. Tak, jeżeli tutaj coś się stało Mielczarkowi, to naprawdę już tej rotacji po prostu nie ma w zespole Anwilu. Teraz widzimy, że 4 obwodowych graczy na boisku z Dykesem na pozycji 4. Z Tomaszewskim, który teraz skacze do zbiórki. Waterman 2 razy celnie. I na ostatnie 4 sekundy pierwszej połowy na boisku ponownie Adrian Sopkowiak.
Sykes, Krasuski już nie chciał faulować. No i co? Nie ma punktów, nie ma dobitki. Taki kontakt tutaj na środku, jeszcze przydałoby się to obejrzeć jeszcze raz. Dziękujemy naszemu realizatorowi. No, to jest albo jeden faul, albo drugi. Chyba Michał Chyliński jednak faulował, prawda? No, gdzieś tam był chyba w powietrzu Michał Chyliński. Delikatnie gdzieś tam przesuwał się do boku w momencie w kierunku rywala. Nie był to mocny ruch. No, natomiast wiadomo, każda akcja tutaj może mieć znaczenie w końcowym wyniku. Ma pretensje Przemek Frasunkiewicz. No przy takim zderzeniu, popatrzmy na to jeszcze raz. Patrzymy na Michała Chylińskiego, jak się zachowuje. No nie jest w idealnej pozycji defensywnej. Znaczy nie musi być. Był wcześniej, może się przesuwać na boki, ale jeżeli takie mocne zderzenie, to może faul w ataku. Chociaż może no rzeczywiście może decyzja bez gwizdka była dobra mimo takiego zderzenia, bo dobrze zachował się w obronie. Miał prawo do takiego zachowania, a faul na faul ofensywny było za mało tutaj zderzenia. No, ciekawa sytuacja. 54-45, sędziowie zostawili to bez gwizdka. No, dzisiaj aż 54 punkty Astorii w pierwszej połowie. Adam Romański, Tomasz Jankowski, zapraszamy na drugą za kilka minut. Jakoś tak optycznie nam nie widać było, prawda? Bo mają no właśnie, 23 rzuty za dwa. Dokładnie, z Jonesem pod koszem wydawać by się mogło, że Astoria będzie jednak właśnie szukała swoich szans dalej od kosza. No ale jak na razie świetnie to współgra i dobra skuteczność w rzutach z daleka, chociaż nie ma ich zbyt wiele, ale również pod koszem radzą sobie za sprawą Boguckiego i nie tylko bardzo dobrze. No i zobaczymy, co tu się zmieniło w drugiej połowie. Po pierwszej 9 punktami prowadzi Enea Astoria, która ani na moment nie przegrywała w tym meczu, ani przez moment nie przegrywała w tym spotkaniu. Jest na szczęście Artur Mielczarek na parkiecie. A więc nic mu nie jest, jak widzimy. Nogą zagrał tutaj Adrian Bogucki. Ale zbyt dużo miejsca zostawili tutaj obrońcy Jerelsowi. Dwie dwójki przeciwko sobie, mówię o numerach. Na koszulce Jerels! Niezły sztukmistrz naprawdę, jeżeli chodzi o te rzuty. Trochę forma na razie wakacyjna, ale na takie rzucanie na kosz na plaży gdzieś w Kalifornii to idealny kolega, żeby popatrzeć, jakie cuda robi. No na pewno Sanders tutaj mógłby się dużo nauczyć od bardziej doświadczonego kolegi. Bogucki przerzuca piłkę do Krasuskiego, ale Dykes dobrze reagował w obronie i Jones jeszcze lepiej. Jerels do Jonesa, tam podwojenie i dobre odcięcie podania przez Sandersa. Krasuski, czy zagrał odważnie? Zagrał, ale Dykes go oszukał. Wybił piłkę tak, że jeszcze zagra dalej Anwid Włocławek. Tak, to oczywiście nauka, tego można było się spodziewać, nauka dla Krasuskiego oczywiście, tego można było się spodziewać, że tak zagra i przewidział to doświadczony Dykes. Może jeszcze jeden koziołek i wtedy wyjście w górę wysoko, aby polecieć nad obręcz. No tak czy owak Anwil wybronił jakieś akcje wreszcie w tym ostatnim fragmencie. I teraz ma piłkę w ataku. Jerels nie trafia za trzy. Tak, to jego ulubiona akcja po dwóch kozłach w prawo. Leworęczny zawodnik, czysta, otwarta pozycja, ale punktów w dalszym ciągu nie ma. Tak. I aktywny Gabrycz, tak no, jest. Punktów nie będzie. Widzimy, że chyba jeszcze zbijał legalnie. Środkowy Anwilu, który jest bardzo aktywny, chciałby tych punktów Chorwat. Popatrzmy. I znów widzimy ustawienie w obronie Anwilu Włocławek. Po raz kolejny, kiedy Sanders ma piłkę, to wszyscy tutaj robią krok albo nawet dwa kroki w kierunku Amerykanina, zostawiając swoich zawodników i mądrze, dobrze wykorzystał to teraz Chorwat, penetrując w strefę podkoszową. I na linii Tomislav Gabrycz, tak jak już mówiliśmy Państwu, był reprezentant Chorwacji, jeżeli chodzi o reprezentacje młodzieżowe z tych złotych roczników, gdzie tam wielkie gwiazdy, późniejsze NBA, zawodnicy NBA, wielkie gwiazdy chorwackie grały, zdobywał medale złote w ważnej roli w kadrach młodzieżowych, w Mistrzostwach Europy, kadetów, juniorów. Ale jego kariera jako zawodnika ligowego troszeczkę się załamała, ostatnio grywał w słabszych miejscach. Ale dobrze, że trafił, prawda? Split, no i bardzo dobry zawodnik dla Astorii, tak myślę, że oczywiście to udany pomysł, żeby go tutaj sprowadzić do polskiej ligi. Może jeszcze robić postępy, bo 25 lat, o młodych Amerykanach mówimy w tym wieku, o Watermanie choćby, który dopiero zaczyna swoją poważną karierę. Dykes, oczywiście, że Dykes w swojej formie. Zatańczył teraz tutaj, wykorzystał do maksimum dobrą zasłonę Jonesa.
zaprzecza wszelkim nowoczesnej koszykówce z tymi swoimi rzutami z pół dystansu, ale niebywale skuteczny. Gdzieś tam mogłoby się, może policzymy mu, ile tych rzutów wykonuje. No i zobaczmy, Bogucki znad Jonesa. Tak jest, zbiera kończyć, piłkę i zagrał hak. Odważnie, brawo. Dobrze, cieszą dobrze. Nas takie mecze zawodnika, kandydata do reprezentacji. W końcu Jones też reprezentant. Kosowa grał też przeciwko Polsce w reprezentacji tego kraju. Pick and roll z Jonesem i Dykesem. Tutaj dość niegroźny jest Jones w tym miejscu boiska, ale za to Gerrels może go wykreować albo zagrać sam, no ale nie niosą nogi Gerrelsa i nie ma trafień. Tymczasem Sanders przyspiesza. Krasuski, błąd kroków. No, dobra szkoda, akcja, szkoda, wszystko tak. Mądrze zrobione i błędy techniczne Krasuskiego za często temu 20-latkowi się jeszcze zdarzają, ale ciągle to jest zawodnik, który będzie robił postępy. Oczywiście, myślę. Ale widzimy, że bydgoszczanie dobrze się czują w szybszej grze. To jest właśnie to napędzana ta gra jest przez Sandersa, to jest jego koszykówka. Dobre ustawienie, Michał Chyliński, oczywiście nie dziwimy się, że już zajął dobrą pozycję w narożniku. Świetny ekstra pas, czyli to dodatkowe podanie, no ale tak jak powiedziałeś, błąd techniczny zwany krokami. Tak jest, Astoria trochę w tym sezonie nie gra tak jak zespoły Artura Gronka z ostatnich lat. Bardzo słabo broni, co wcześniej było mocną stroną. W tempie gry teraz spadła na czwarte miejsce w lidze, a była najszybszym zespołem ligi w ostatnich latach. A to Anvil jest na drugim, trzecim miejscu w lidze, jeżeli chodzi o tempo gry, jeżeli chodzi o szybkość. No ale trochę bez Almeidy może to wyglądać inaczej. Natomiast dzisiaj mamy też bardzo dużo akcji przecież. Sanders zobaczył Jonesa i faulowany jest Bogucki. Dokładnie, ja mam wrażenie, że Sanders mógłby właściwie za każdym razem tutaj trochę zamieszać defensywą Anvilu Włocławek w związku z tym, że jest kryty przez Gerrelsa i albo w takich sytuacjach właśnie przejścia z obrony do ataku już mijać Amerykanina, albo zapraszać go właśnie do akcji dwójkowych, gdzie też, umówmy się, ta walka na szczycie zasłony nie należy do mocnych stron Gerrelsa. No na pewno nie jest to obrońca momencie. Świetne podanie, znakomite rozszerzenie gry. Gablicz! Ale jaka asysta z kozła błyskawiczna, tak. Nizioła. Świetnie zdobył pozycję dla Gablicza. Wrócił do Nizioła, pamiętajmy, ma trzy przewinienia. Jakub Nizioł, wrócił tak, do niego trener Gronek. 3 minuty zagrał w pierwszej połowie, z trzema faulami zszedł. Clark pilnowany przez wyższego Chylińskiego. Jeszcze raz Dykes, świetne przyspieszenie. Niezłe reakcje w obronie zespołu Astorii, ale na wolnej pozycji Gerrels, z tym, że dzisiaj nie jest w stanie nic trafić z dystansu. Tak, widzieliśmy dobrą pierwszą, drugą, trzecią rotację, ale tak czy inaczej z czystej pozycji oddawał rzut do kosza Amerykanin. Dobra zasłona Boguckiego, świetne tak jest, podanie tak i z góry jest. Adrian Bogucki, ograny tutaj Sean Jones, świetnie, cierpliwie zagrał Michał Chyliński. Adrian Bogucki, no właśnie, może nie jest najszybszym, najbardziej skocznym centrem, ale jest wielki i niech tą wielkość wykorzystuje w swojej karierze. I potrzeba oczywiście tutaj do współpracy mądrego, doświadczonego zawodnika podającego, bo nie tylko rozgrywający, bo teraz przecież Michał Chyliński, prawda? Czyli zawodnik z pozycji 2, zawodnik z pozycji 3. Dobrze dograć piłkę, nawet kozłem, ale w odpowiedni sposób, żeby ona się odbiła, żeby nie musiał Adrian schylać się po nią na parkiet. Ta trafia do jego rąk i wtedy, jeśli mocno chwyci piłkę, to właściwie jest nie do zatrzymania. No ale trzeba z Adrianem grać cierpliwie. Tak, dokładnie. Po to się ma takiego wielkiego centra, żeby nie biegać szaleńczo pod kosza pod kosz, bo on się tylko zmęczy, tylko wykorzystać jego możliwości. Jak widać, nawet w grze przeciwko Jonesowi można to zrobić. Tak, to wszystko oczywiście należy dobrze patrz oszacować. Na tę akcję. Zmuszony Jones do pracy na zewnątrz. Ale to przez dobrą zasłonę Boguckiego, prawda? Bo to nie wszyscy zawodnicy są w stanie to zrozumieć czy zaakceptować. Wysocy gracze, postaw dobrą zasłonę, to będzie procentowało. Za chwilę dostaniesz piłkę prawdopodobnie z niższym zawodnikiem, który będzie stał za tobą. No spójrzmy jeszcze na te jeszcze raz. Dobre Jones akcje. Ma tak jest. 12 cm mniej. I co on może tutaj zrobić, jak jest dobry manewr wykonany? I zapomniał o lewej ręce, prawda? Przede wszystkim zrobił tutaj wykrok w prawą stronę. Brawo za ten dobry fragment gry Adriana Boguckiego, który ma 14 punktów, 11 zbiórek, 7-8 z gry przeciwko swojemu byłemu klubowi. A więc szansa na najlepszy mecz w sezonie. Gerrels ponownie przeciwko Sandersowi, bliżej kosza, bez faulu, ale Sean Jones też ma swoje atuty i taka strzelistość koszykarska jest na pewno nim tym atutem.
Oj tak, tutaj ten gracz nie potrzebuje kozła, nie potrzebuje się rozpędzić z połowy. A Gabrycz trafia za trzy. Niesamowicie zdenerwowany Frasunkiewicz, bo wie, że Gabrycz właśnie czeka na tę okazję. Jest jednym z najczęściej rzucających za trzy zawodników naszej ligi. Tak, w którymś meczu kilkanaście rzutów za trzy oddał. Faul w ataku Jerelsa. Tak, wcześniejsza akcja i też to była siódma zbiórka w ataku Jonesa, który, no, kiedy Bogucki udziela pomocy, to musi być aktywny i jest. Mielczarek teraz wchodzi na boisko, dając odpocząć Jonesowi. On też przecież miał niedawno kontuzję łydki, pamiętamy. Dzisiaj grał już prawie 20 minut z 25, które mamy za nami. Jeszcze raz przypomnijmy, Radić ma kontuzję pleców. Teraz Gabrycz nie trafia, jego rodak z Chorwacji. Nie gra Almeida także po kontuzji i także nieobecny Przemysław Zamojski. Tymczasem Dykes nie do zniszczenia dzisiaj. Kolejna jego świetna akcja. Tak, tym razem zakończył akcję prawą ręką, ależ odpowiedź po straconych punktach. Piękne ale zobaczył, przejście. Spojrzał w oczy, kto tam jest w obronie i to był Jerels, więc po prostu wiedział, że on go nie złapie tam na jakiś blok. Pluta. Zatrzymany blokiem przez kolegę z reprezentacji młodzieżowych Adriana Boguckiego. To są ryzykowne bardzo akcje, wejście pod wysokiego Polaka. Musi o tym pamiętać Andrzej. Spójrzmy, czy zadbał tutaj o kontakt. No starał się, ale tego kontaktu było zbyt mało. Nie zatrzymał się jakby w tym dwutakcie, aby pokazać sędziemu, że jest faulowany. Niziołę na razie nie wykonał rzutu w tym meczu. Tymczasem Sanders zabrał mu piłkę Mielczarek z Dykesem. Jeszcze raz Dykes, świetnie. 21 punktów już na jego koncie. Eliński zaczyna grać szybciej Astoria. Nie trafia, ale był już sprytniejszy Nizioł od Dykesa. I znowu z zasłoną chciałby grać Bogucki. Nie wiem, czy do końca chcesz z zasłoną grać Sanders. Trafia za to pokoźne za trzy punkty. Ale to jest najlepsze na razie, co tutaj Astoria może zaproponować. Jeśli Bogucki jest na boisku, zapewne będzie musiał też usiąść, odpocząć, bo to nie jest zawodnik, który ma tyle siły i energii, żeby grać 30 minut w meczu. Ale jak na razie większość, jeśli nie wszystkie sytuacje z nim w roli głównej kończyły się dobrze. Zresztą teraz sam poprosił bardzo o zmianę. Bardzo dobre zasłony, prawda? Tak, cały czas. 16-punktowe prowadzenie. Spokojnie Astoria kontroluje dzięki dobremu atakowi wydarzenia w tym meczu. I zmiany ważne teraz. Chyliński siada, Sanders siada, Bogucki zostaje. Dokładnie. Ciekawe, jak teraz będzie funkcjonował zespół trenera Artura Gronka. Na pozycjach 2-3 Nizioł i Krasuski. A na rozegraniu Nowakowski. Ale dobre wejście Marcina Nowakowskiego w pierwszej części gry. Jerels do Mielczarka, ten pod kosz skutecznie, mimo obrony Boguckiego. Bardzo dobra decyzja doświadczonego Artura. Pierwsze punkty Mielczarka dzisiaj. Nowakowski znowu gdzieś tam jakieś pretensje ma Frasunkiewicz do tego, jak wygląda obrona zespołu. Ależ podanie Nizioła, jakieś sprytne zagranie. Został na ziemi, nie zrobił błędu i Gabrycz ma kolejne punkty, już 17. No Gabrycz jakąś kolację Jakubowi tutaj Niziołowi chyba powinien postawić po dzisiejszym spotkaniu, bo to była kolejna asysta właśnie Polaka do Chorwata. Czwarty faul za to ma Nizioł. Już teraz nie jest w stanie tutaj grać przeciwko Dykesowi. Tak, no trudne zadanie oczywiście, nie tak dobrze przygotowany fizycznie. Przed chwilą też przegrał sytuację z Arturem Mielczarkiem, dał się nabrać na sugestywny zwód. A więc na pewno sporo jeszcze do poprawy w defensywie u młodego gracza. No już prawie 25 lat ma Jakub Nizioł. Ale do poprawy nadal ma sporo. Dobra, krótka pomoc Gabrycza i potem Jones musiał rzucać przez ręce. Fajna zespołowa, mały taki fragmencik zespołowej defensywy. Tak, wystarczy, prawda? Wystarczy jeden krok nieraz. Gabrycz raz jeszcze. No, nie tym razem. Teraz trochę poszalał, zbiera Jones w obronie. Jego 10. zbiórka dzisiaj. Jerels znowu kreuje problemy dla rywali. Pluta za trzy, jednak niecelnie. Zbiera po sobie. Świetny zwód Jerelsa i fauluje Adrian Bogucki.
Tak, no żywi się tymi zwodami naprawdę Gerald. Są one idealne, zabrakło, o niewiele zabrakło, aby pionowo w górę wyskoczył z uniesionymi rękoma Adrian Bogucki. Teraz zawodnik z Teksasu, wywodzący się uczelnia Baylor i później w Europie, w Eurolidze, grał w Partizanie, w Fenerbahce, w Besiktasie, w Armanii, Mediolan, potem w Uniksie Kazań, w Europucharze, w Galatasaray, w KPL-u Jerozolima i ponownie wrócił do Euroligi, żeby grać w Armanii Mediolan. Ostatni sezon z Dinamo Sassari. Wymieniłem jego wszystkie kluby w Europie poza Mursją jeszcze, gdzie był krótko na wypożyczeniu. To są wszystko zespoły, które liczą się w grze o jakieś trofea, prawda? Albo walczą w swojej lidze o mistrzostwo, albo w Europucharze, albo w Eurolidze, więc no to w takich zespołach grał Gerald, a w tym sezonie może pierwszy raz w karierze, bo nie będzie w play-off. Nawet. Dokładnie. Jeżeli to Anvil oczywiście nie zrobi cudu tutaj w końcówce tego meczu i tego sezonu. Na razie na to nie zapowiada się. Krasuski za 3 punkty, jakżeż łatwo Astoria zdobywa punkty w tym meczu. Tak, na razie cuda po drugiej stronie. Krasuski to zawodnik, który średnio zdobywa 2 punkty w meczu. Dzisiaj ma już ich 7 i odważna gra, mimo tego, że wcześniej popełnił kilka błędów. Waterman ładnie tu uruchomił Nowakowskiego. Nizioł zupełnie nie ma obrony. Nikt go nie atakował, ale nie trafił wychowanek Śląska Wrocław. Dobra pomoc Watermana. Teraz ładny zwód, jeszcze jeden, który zgubił rywala, Dykes pod kosz, skuteczny. No, tak, Astoria trochę ma takie momenty, kiedy potwierdza, że jest 15. obroną ligi, no ale Anvil dzisiaj na 9. obronę ligi w ogóle nie wygrał. Dokładnie, to prawda, kolejna zmiana, raz jeszcze musi usiąść na ławkę Jakub Nizioł, wraca do gry Tomaszewski. Druga z rzędu taka akcja, typowy pick and roll w bocznym pasie, dobrze rozstawieni zawodnicy, wcześniej nie wykorzystał tego Andrzej Pluta, teraz trochę inaczej zagrał Dykes, postraszył rzutem, ładnie wychodząc z narożnika na 45 stopni i spenetrował do linii końcowej, 3 punkty Dykesa. Tak, już 24 punkty tego zawodnika, który nie wygląda w ogóle jakby miał jakąś przerwę, prawda, tutaj... Przyjechał do Wocławka po prostu od razu, tam gdzieś grał w jakichś krajach arabskich krótko w zeszłym roku. I kto by pomyślał, że dzisiaj kończy mu się kontrakt, według którego podobno praktycznie nic nie zarabiał w Anvilu Wocławek. A ci, co zarabiali, gdzie są? Niestety, tam gdzie Anvil właśnie, daleko od play-off. Przespieszył Sanders, ograł Tomaszewskiego i zdobywa punkty znowu. Po pierwsze, jeden na jeden obrona słaba, a potem ta pomoc to jest, no nie wiem, no bardzo umowna. Po prostu jej w ogóle nie ma. Tak, i tutaj szybko można to przeanalizować i znów może zacznijmy od początku. Po pierwsze, Sanders wykorzystuje to, co ma najlepszego, a więc dobre panowanie nad piłką i gra jeden na jeden. Wojtek Tomaszewski, jeśli chce dalej, aby mówić o nim jako o dobrym obrońcy, to musi tutaj być bardziej skoncentrowany i gotowy na takie zmiany kierunku gry Amerykanina. No, a ostatni jakby zawodnik, który mógł tutaj coś pomóc, to jest Gerels, który ma olbrzymie problemy w defensywie. Tak, Jonesa tam nie było, Dykes w ogóle się nie ruszył i to tak tacy przyglądający się panowie patrzyli na to, co zrobi Sanders. Teraz aktywnie Astoria w obronie przeciwko Seanowi Jonesowi. Jedenaście sekund do końca tej akcji. Sobkowiak jest ponownie na parkiecie, nie złapał tego Tomaszewski. Znowu piłka w parterze, Pluta z wolnej pozycji, nie trafia za 3, dwóch gości za Astorii leży na parkiecie, a tymczasem punkty zdobywa Jones. Co tam się stało? A zderzyli się głowami chyba. Ojejku, ale Marcin tutaj się nie rusza, Marcin, nie, to... Tak, Marcin Nowakowski. Tak, Marcin Nowakowski. Znokautowani. No tutaj to już jest końcówka tej akcji, grali we trójkę zawodnicy Astorii. Paulował Waterman Jonesa. Ano musiało być zderzenie głowami albo uderzenie głową o parkiet, no bo to najbardziej bolesne jest. Szkoda, że nie zwróciliśmy na to uwagi, ale znowu była walka w parterze. Tak, prawda? Tak, dokładnie. Piłkę niczyją i tam rzucili się i Nowakowski i Sanders. No, zresztą Wojtek też, Tomaszewski ma już limo na czole. To może trójka cała się zderzyła.
Miejmy nadzieję, że wrócą do siebie ci zawodnicy, a przyglądając się po raz kolejny Jonesowi, no właśnie, korzysta ze swoich najmocniejszych stron, ze swojego potencjału fizycznego. Skoczność, siła, dobre ustawienie, no i widzimy, jak trudno nawet zatrzymać tego zawodnika, faulując go, prawda? Bo jak on już trzyma piłkę, to idzie mocno w kierunku obręczy. 14 punktów i 13 zbiórek, z czego 8 w ataku. I świetnie na linii rzutów wolnych, co wcześniej nie było takie pewne. Prawie do końca może zagrać zespół gospodarzy. Tak, to jest już sama końcówka tej trzeciej kwarty, po której 78 punktów co najmniej będzie miała Astoria. A jeszcze tutaj Chyliński gra bardzo mądrze przeciwko Jerelsowi, ale tym razem nie trafił. Dykes bardzo daleka zaczął ten dwutakt, ale trafia. I jeszcze Sobkowiak przez całe boisko, nie. A więc udana końcówka dla Adwilu Włosławek. Dykes ma 26 punktów. Raz, dwa. Dwa zrobił. Ja trzy naliczyłem. Okej, tak czy inaczej, piłka dotarła do najbardziej doświadczonego zawodnika. Mówimy teraz o Astorii Bydgoszcz, tak? Do Michała Chylińskiego. Minięcie Jerelsa, to już też mówiliśmy i sugerowaliśmy takie akcje. Okej, natomiast zbyt szybko, prawda? O te kilka sekund zbyt szybko, bo dali możliwość gry z kontry Anvilowi. 1 na 16 za 3 punkty. I no właśnie, te ostatnie kilkadziesiąt sekund, kilka minut bez Boguckiego i bez Sandersa. To też pokazuje, jaki wpływ mają na grę swojego zespołu ci zawodnicy. No ale jest Sanders ponownie na boisku, jest także Krasuski, Waterman, Gabrycz i Chyliński w zespole w białych strojach. Obrona strefowa zdaje się zablokowany przez Jonesa. Waterman pod koszem, brawo dla obrony Anvilu za tę akcję. Dykes z Jonesem, Plutą, Jerelsem i Mielczarkiem na boisku. Brawo dla Jonesa, dokładnie, bo ta obrona nie była zbyt dobra. No i Mielczarek trafia za 3 punkty. Proszę bardzo, w końcu obudził się też trochę Artur. Wiemy, że potrafi, zresztą w tym sezonie dużo, dużo więcej oddanych rzutów za 3 niż za 2. Tak, proste zagranie przeciwko obronie strefowej, ale nie trafia Chyliński, leży Jones. Jerels tutaj normalnie by rzucił za 3 punkty, ale widać, że już trochę rezygnuje z tego. 0 na 7 za 3, jednak jest trójka i jest celna trójka. 1 na 8. No i tylko 5 punktów różnicy. Nie można przestać grać przeciwko Anvilowi. Przeciwko nikomu nie można przestać grać, bo koszykówka jest dlatego tak piękną dyscypliną sportu. Przez minutę tyle się tutaj zadziało, że wkurzony trener Artur Gronek musi poprosić o przerwę na żądanie. No mówimy o nierównej grze Anvilu Włocławek. Też pierwszy mecz między tymi zespołami był bardzo wyraźnie wygrany przez Anvil we Włocławku. Jeden z lepszych meczów zresztą włocławian to było 4 listopada, 90-71. Bo mało kogo tak Anvil tutaj w tym sezonie ograł tak wysoko. Tak, to prawda, ale jak spojrzymy na to, kto grał w tamtym meczu, to jest całkiem inny zestaw ludzki w Anvilu Włocławek. To jeszcze i Lichodnie, Booker jeszcze był. Tak, oczywiście. W głównej roli wtedy. 16 punktów i 9 asyst. Także Garland Green. Już pozapominaliśmy, kto tam grał. Adrian Bogucki. Choćby. Mackenzie Moore oczywiście. Także wtedy w dobrym meczu. Akurat w tamtym spotkaniu nie było Iwana Almeidy, tak jak teraz. No i dobrze zagrał także Rodney Clark, więc naprawdę inna ekipa zupełnie Anvilu Włocławek. Dużo zmian i wśród trenerów, i wśród zawodników, no ale zobaczmy. Może uda się tutaj wszystko jeszcze odmienić tym meczem. Bogucki pod koszem, zabrał mu piłkę czysto Pluta. Tutaj po zmianie krycia widzimy, Sanders wiedział, że tu przewagę ma Pluta. No, ale nie zdołał Bogucki utrzymać piłki w rękach. Bogucki bardzo daleko od kosza, tutaj przy nim Jerels. Ale to takie też znane zagranie po to, żeby wysoki gracz
pomógł złapać piłkę. Gerrels w obronie przeciwko Sandersowi. Ten za trzy niecelnie zbiera Chyliński. Gabrycz powiesił gracza. Bogucki z pół dystansu. Nie, ale znowu zbiórka w ataku Astorii. No, odwraca się teraz historia. Kilka zbiórek w ataku zespołu gospodarzy. Chyliński fauluje go Jones i punkty zdobyte. Ależ Michał Chyliński w starym stylu, kiedy i w Eurolidze, pamiętamy, miał taki świetny sezon, kiedy i w Eurolidze, potem w Eurocupie Turowiec-Gorzelec był świetny. Teraz też gra w takim odważnym stylu. A Jones tutaj udziela pomocy, tak, na wszystkie możliwe akcje. Nie wiem, co Gerrels chciał zrobić. Właściwie to było zaproszenie dla Sandersa na wejście na lewą stronę. Tak, ale oczywiście decyzja Michała Chylińskiego idealna. Trzy punkty z tej akcji. I 17 w meczu. Ale to dzięki właśnie walce, dzięki zbiórkom w obronie. Do trzech razy sztuka, można powiedzieć. Gerrels znowu wypychany tutaj. Na środek połowę boiska jest Mielczarek. Fauluje Krasuski. Tak, starał się tutaj walczyć na szczycie zasłony, pójść razem z Dykesem, ale sędziowie orzekli, że kontaktu było na obrońcy zbyt wiele. Jeszcze raz wykorzystują swojego najlepszego zawodnika goście. No jeszcze raz Dykes, ale teraz to taki rzut, którego wcześniej nie wykonywał, prawda? Po kroku do tyłu. Bez kozła. Bogucki ma kolejną zbiórkę. Gabrycz pod koszem i są punkty. Jest tam na ziemi, bez jakiejś takiej dynamiki zawodnicy Anwilu Włocławek, no ale to też taki skład jest w tym momencie, złożony z weteranów. I łatwo wykorzystuje ta Astoria. I wraca do 10-punktowego prowadzenia. Sanders, ósma asysta, Gerrels za trzy niecelnie, zbiera Mielczarek. Gerrels z Jonesem, ładna zasłona, taka w drugą stronę zagrana i znowu Jones. Nie ma szans, kiedy Bogucki pójdzie do pomocy, żeby to zatrzymać. Tak, ale brakuje też tutaj odpowiedniej postawy zawodnika, który przegrywa tą akcję dwójkową, zawodnika obrony Astorii Bydgoszcz, który powinien, chociaż powinien, to nie jest łatwe oczywiście, wyjść przed Jonesa, stanąć na jego drodze, żeby bo nie było tak łatwe, żeby on tylko wyskakuje w górę i ładuje piłkę z góry. To jeszcze raz podobna akcja teraz Dykes, ale teraz to on faulował. Za dużo tego kontaktu wobec Krasuskiego. Jones ma cztery faule już w tym momencie, bo tamten poprzedni faul był czwarty, a tutaj Dykes dla niego drugie przewinienie. Dużo czasu jeszcze do końca. 8 punktów różnicy. To jest taki właśnie, takie mecze sobie Anvil potrafił wykreować w ostatnich tygodniach. Kilka razy było tak, że gdzieś potrafił doganiać. Z Toruniami się udało dzięki końcówce. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Bogucki pod koszem. Faulowany. O, dobrze. W ostatnim momencie zorientował się, zreflektował się, że nie warto podawać, tylko pokazać sędziemu, że wykonuje rzut do kosza. Potrafią znaleźć koledzy tego swojego giganta, ale jeszcze Adrian trochę jest cały czas taki zbyt skromny, że jeszcze można grać odważnie. A jednak nie był to faul przy rzucie. Nie był. Jakie podanie, ja, Chyla! Gabrycz z Chylińskim, oba podania były niesamowite. Anwil stoi, a błyskawice latają wokół. Brawo za tę akcję. Tomislav Gabrycz, 21 punktów dzisiaj. Dykes, Gerrels ponownie za trzy, trafia. Trochę też nie koniecznie z kozła, ale właśnie po podaniu od kolegów. Trochę więcej przerzucania piłki. Może to pomoże Gerrelsowi. Luta w obronie, no i wymusza błąd Sandersa, tak jest. Zgubił piłkę rozgrywający Astorii. Król grania jeden na jeden, król kozłowania, dobra tak. Obrona Andrzeja Plutę. Tak, no właśnie ci młodzi zawodnicy. A tu jeszcze raz, bum, bum i punkty. Co tutaj Mielczarek sobie pomyślał? To właśnie było to, patrzył, o czym mówiliśmy. Dokładnie. Tak. No, spojrzał w prawo, spojrzał w lewo i rozjechał go samochód. W trójkącie, w idealnym trójkącie. Widział zawodnika swojego i z piłką, ale piłki nie widział. Jeszcze raz Gerrels trafił dwie trójki w tej kwarcie. Po koźle znowu
Sprzed z nosa Sandersa. Nie! Zbiera Gabrycz. Nie ma Jonesa na boisku, a więc trochę w lepszej sytuacji mogą znaleźć się gospodarze. A spójrzmy, jak sobie poradzi Sanders z Plutą. Z łatwością ta piłka dograna przez Sandersa ponad głową Sulimy. No brawo dla Astorii za jedno, za konsekwencje z grania z Boguckim. Widzimy, że oni się tu nie zastanawiają w tempie, po prostu wiedzą, że kiedy nie ma Jonesa, to Bogucki będzie miał ogromną przewagę pod kosz. I odpowiednie zachowanie Adriana. Oczywiście no, innego zachowania się nie spodziewaliśmy, ale widać było, jak Krzysiek Sulima musi głęboko pójść razem z Sandersem, prawda? Więc zostawił właściwie otwarte całe pole 3 sekund. Wystarczyło wbiec, otrzymać piłkę i zdobyć punkty. Brawo. Najlepszy mecz w tym sezonie. 20 punktów i 10 zbiórek z Legią Warszawa Boguckiego. Teraz Pluta za 3 punkty po raz pierwszy dzisiaj. A w zespole Anwilu Bogucki miał maksymalnie 8 punktów i 7 zbiórek w jednym z meczów. Tak, ciekawa sytuacja. Już 4 przewinienia na swoim koncie mają goście. Wrócił Nizioł, jest Rodney Clark także na boisku w Anwilu. Sanders kontra Gerels. Bogucki z pół dystansu. Nie! No i szansa dla Anwilu w połowie kwarty. 6 punktów straty. Jeszcze raz Pluta. Przeciwko Gabryczowi. Clark za 3 punkty. Tak jest! I tylko 4 punkty, tylko 3 punkty różnicy. Tak, bardzo dobre sekundy, bardzo dobre minuty Andrzeja Pluty. To jest kolejna jego dobra akcja w ataku. Minięcie swojego zawodnika. Ładnie wypatrzył kolegę. Tak jest, Clark przydaje się ze swoją trójką, no tak jak na początku brakowało tych trójek, teraz właśnie takimi rzutami dochodzą do gry włocławianie. No właśnie, bo ile to było? 1 na 16, teraz w tej kwarcie 5 trójek Anwilu Włocławek. No i nagle ten mecz wygląda inaczej. We wtorek byliśmy we Włocławku, gdzie grali z Polskim Cukrem. Koszykarze Anwilu i wygrali drugą połowę, rzucając 40 punktów, zatrzymując rywali w ostatnich ponad 4 minutach bez punktu. Czy dzisiaj będzie powtórka takiej sytuacji? Przypomnijmy, i zespół z Bydgoszczy, i zespół z Włocławka, i zespół z Torunia mają po 9 wygranych. Torunianie grają w tej kolejce w Gdyni w niedzielę wieczorem. No, nad nimi 10 zwycięstw GTK Gliwice, 11 MKS Dąbrowa Górnicza, 11 PGS Spójnia Stargard. To są zespoły, które walczą o 8 miejsce w tej chwili w tabeli. O prawo gry w playoff za Stalem, bo Enea za Stal BC Zielona Góra ma już zapewnione pierwsze miejsce w naszej Energa Basket Lidze po rundzie zasadniczej. Tak, doskonałe 5 minut w wykonaniu Anwilu Włocławek, 9 do 17 w czwartej kwarcie dla zespołu gości. No i jaka odpowiedź Astorii Bydgoszcz? Nizioł po zasłonie z Gabryczem. Gabrycz pod koszem, pilnowany przez Gerelsa. Brawo za konsekwencje dla Astorii. Szukają tego Gerelsa i cały czas przeciwko niemu są akcje budowane. Tak, to prawda, świetnie. Kolejna asysta Boguckiego. Gabrycz 23 punkty dzisiaj. Bogucki 16 plus 12 i 2 asysty. Ciekawe zagranie, zasłona jeszcze dla Boguckiego. Clark nie trafia z niezłej pozycji, jeszcze raz Chyliński, ale teraz przesadził z tą akcją przeciwko Gerelsowi. Tak jakby właśnie ten kontakt, którego chciał Chyliński, zachwiał jego pozycją. Clark, tak, mamy tutaj 4 obwodowych znowu zawodników w drużynie z Włocławka. Jones dostał tę piłkę w nogi. Eliński blisko Gerelsa, ten za 3 niecelnie. Piłka nie trafia w obręcz, a więc wybroniła tę akcję Astoria. Tak, ale trochę szczęścia mieli tego gospodarze. Rzadko się zdarza, żeby Jones nie chwycił piłki, a teraz właśnie była taka sytuacja. Trzeba się rzucić na parkiet po piłkę. Tutaj już w tak zwanym niedoczasie bardzo mało sekund zostało właśnie. Dobra, tak naprawdę obrona. Nie zostało. Dobra obrona Michała Chylińskiego, tak, który mądra, nie popełnił oczywiście błędu. Pod presją Pluty, Sanders, Gabrycz. Ileż on dzisiaj już trafił trudnych rzutów, ale teraz mocno przestrzelił. Czekam, kiedy zameldują się na linii rzutów wolnych Bydgoszczanie.
Tak, mają limit fauli wyczerpany już z Wrocławka właśnie, a nie ma akcji, które to mogą załatwić. Pluta pod kosz. Kto to zbierze? Jakub Nizioł. Nie popełnił faulu. Ucieka do kontry. Rasowski zagrał dość pasywnie, no ale nie mieli przewagi tutaj bydgoszczanie. Jeszcze raz Sanders, teraz sam. Niecelnie zbiera Gabrycz. I też niecelnie. Bogucki, też zabrali mu piłkę wrocławianie. To Jerels tam dobrze podziałał. Ależ Astoria ma teraz szans, żeby odskoczyć. Może nawet zamknąć ten mecz. Dokładnie. I tego nie robi. Anvil lepiej broni. Co? Czy tutaj będzie powtórka z meczu z polskim cukrem? Tymczasem Clark. Nie. Clark rzadko tutaj pokazuje nam zwody. Tak jak Jerels jest takim zawodnikiem. Jak dostaje piłkę, od razu składa się do rzutu. Teraz nie podwójna zasłony. Tymczasem Krasowski, brawo dla Sandersa za to podanie, bardzo ryzykowne, ale biega po linii końcowej Michał Krasowski i dostał za to nagrodę. Tak, natomiast to zrozumienie widzieliśmy już dzisiaj kilkukrotnie, bo wcześniej i Jakub Nizioł po linii końcowej biegał, teraz Krasowski, natomiast nie było żadnego tutaj, nikt nie przeszkadzał Sandersowi, prawda? Do, po tych dwóch zasłonach, prawda? Do Jerelsa to już się przyzwyczailiśmy, ręce w dole. Natomiast tutaj Andrzej Pluta jedyny mógł jeszcze coś zrobić, gdzieś tam wyskoczyć, aby przeciąć lot piłki. No jeden z lepszych meczów w karierze wychowanka Polonii Warszawa Michała Krasowskiego, 21-latka i wychowanka także SMS-u Setniewo. 9 punktów dzisiaj w momencie, kiedy wypadł Aleksandrowicz, tych minut się pojawiło więcej dla niego i z tego skorzystał. No takie fajne dzisiaj granie, jeżeli chodzi o zespół Astorii Bydgoszcz, o tych zawodników z końca. A Adam Piątek widzimy, że też jest aktywny nawet. Tak, mięśnie rozruszane. Przy ławce. Tak, mówię o tych minutach, bo Adam Piątek się ich nie może doczekać, natomiast Michał Krasowski skorzystał z tego, co dostał Adrian Sobkowiak, gdzieś tam też, tak jak trener zawsze powinien to robić, wprowadza najpierw zawodnika, żeby powalczył w obronie, przygotowuje go na takie walki w defensywie, wielu tak zaczynało i także ten gracz dzisiaj tam gdzieś w tych kilku minutach krzywdy nie zrobił. No i czy jeszcze Anvil ma coś w zanadrzu? 7 punktów różnic, 2 minuty i 10 sekund przed chwilą. Jerel Sanders zabiera mu piłkę i jest sam tutaj w kontrze. No ależ błąd po timeout. Tak, no nie może tak reagować zespół w takim momencie, w żadnym momencie po przerwie na żądanie dla trenera i tak doświadczony zawodnik, jakim jest Jerels. No być może ta akcja no właśnie skończy się. Ale to jeszcze nie będziemy mówili, jak się skończy. Tymczasem Pluta. Dykes, nieco mniej tych piłek do niego trafiało w czwartej kwarcie. Znowu jego ulubiona akcja i trafienie. 28 punktów, ale w czwartej kwarcie pierwszy kosz. 10 asyst ma Sanders, do 15 punktów dorzucił, a więc też będzie dobrze wyglądał w statystykach. Nizioł faulowany. Dobry atak linii końcowej przez Jakuba Nizioła, choć nie było tam zbyt wiele miejsca. Ale najważniejsze właśnie była ta decyzja. Widział tutaj na wykroku Dykesa, więc nie mógł zdążyć. Próbowali pomagać koledzy. Natomiast skończyło się przewinieniem i mamy to, czego się spodziewałem. Koszykarz zespołu gospodarzy na linii rzutów wolnych w końcu. Tak, to deszcz trójek, te 5 trójek Anvilu jeszcze dało jakąś nadzieję, ale teraz coraz bliżej bydgoszczanie 10. zwycięstwa w tym sezonie. Pierwszy punkt dzisiaj Nizioła, który miał duże kłopoty z faulami, przez co grał bardzo krótko. Dla niego ta okazja się otworzyła, ale wziął to Krasowski. W poprzednim sezonie Astoria wygrała 10 meczów z 21 rozegranych. A więc ten sezon nieco słabszy procent zwycięstw, no ale może to jeszcze nie wszystko stracone dla tego zespołu. Przerwa dla Frasunkiewicza. Ostatnia już, tak. Zapraszamy Państwa także na Puchar Polski. Już niedługo rywalizacja w Lublinie. Fantastyczne 4 dni. Wiemy, kto gra z kim w ćwierćfinale, a potem co będzie dalej, to są wielkie niewiadome. 8 najlepszych drużyn pierwszej rundy, tak się ułożyło. Miał być 7 plus start Lublin, no i tak ostatecznie też start był przecież w czołowej 8.
w tym turnieju od 11 lutego, właśnie tutaj oglądamy to o 18:00, najpierw Zastal kontra Arka Gdynia, później Start kontra Stal, to będą mecze czwartkowe, a z drugiej strony po prawej mecze piątkowe Legia kontra Trefl i Śląsk kontra Spójnia, i te pary, które są z poszczególnych dni, idą w kierunku półfinałów, które będą w sobotę, w niedzielę, wielki finał, to wszystko pięknie Państwu oprawimy. W czwartek i piątek spotykamy się tuż przed meczami, będziemy dla Państwa to komentować, ale będziemy mieli też reportera, będziemy mieli sporo, myślę, ciekawych rozmów, a w sobotę i w niedzielę także konkursy Wsadów i Trójek oraz nasze studio, i w niedzielę również studio, także będziemy prawie cały dzień na antenie w sobotę i długo też w niedzielę. Święto Koszykówki w Lublinie już od czwartku, w przyszły weekend. A jeszcze wcześniej pamiętajmy o transmisjach. Jutro Stal kontra Legia, pojutrze Śląsk kontra Hydrotrack. 17:30 oczywiście. Polsat Sport Extra. Minuta 21 do końca. Jak po timeoucie tym razem zagra Anvil? Nie ma komu dograć Jerels. Do niego wraca piłka i trafia za 3. Amerykanin. Tak, mimo asysty Adriana Boguckiego. 22 punkty, 3 trójki w tej kwarcie. Faul ofensywny Nizioła. No to są błędy, których Astoria nie powinna robić, a które zrobiła choćby w Lublinie, prowadząc tuż przed końcem meczu. Wiele razy już o tym wspominaliśmy. Zmarnowała swoje szanse. Wtedy Lublinianie wygrali po dogrywce. Także 6 punktów wtedy było kilka sekund przed końcem, a nie 71 sekund. Trzeba uważać. Ajks tutaj powalił niejako tymi zwodami Krasuskiego. No i 5 szybkich punktów Anwilu Włocławek. 30 punktów Dajksa dzisiaj. Jak odpowie na to zespół z Bydgoszcz? Ostatnia minuta meczu. Ponownie na boisku Chyliński. Sanders. Tak, Jerels już ma trochę dość tego, żeby z niego tutaj wiatraka robić cały czas, ale znowu dał się ograć. Nie trafia Bogucki, zbiera Jones. Jest szansa dla Anwilu. No tyle tylko, że wykorzystali prawie cały limit dostępnych Jerels sekund. Jerels za 3. Nie trafia. Jones wybijał, mam wrażenie, tak. Jones, ale sędziowie pokazują, że po głowie Chylińskiego. Jones też jest tego pewien. No to popatrzmy jeszcze raz. Bardzo odważny, ale mądry rzut Jerelsa. I co? Tak jest. Ostatni dotykał głową Chyliński. Czujni sędziowie. W ostatnich dwóch minutach można to sprawdzać, ale chyba nie ma potrzeby. Tak, jest główka. Tak, będą sędziowie sprawdzali na wszelki wypadek, ale myślę, że sytuacja była na powtórkach dla nas klarowna. Anwil ciągle ma szansę na zwycięstwo w tym meczu. No ale tak jak bydgoszczanie przez długi czas nie mogli wymusić przewinienia, żeby właśnie stanąć na linii rzutów wolnych, to z drugiej strony też nie robią tutaj w defensywie wszystkiego, co można. Mają jeszcze 2 faule do wykorzystania. Nie wiadomo, czy będzie jeszcze taka możliwość. No, znów przed Boguckiego, ale przed chwilą Jerel trafił, a więc nie zastanawiał się zbyt długo. No, jeżeli to będzie zbiórka w ataku Jonesa, to będzie już 10. On ma 17 zbiórek przed tą akcją zaliczonych już. 10 to będzie rekord sezonu w ostatnich latach. Wyrównanie takiego najlepszego wyniku z ostatnich 5 sezonów. No, rozegrał się tutaj pod koniec sezonu Jones. Natomiast no, można tylko powiedzieć, że szkoda, że tak późno dotarł do Włocławka. Tym bardziej, że wcześniej nic nie robił, więc... Tak. Szkoda, że nie zdecydowano się na niego wcześniej, albo on się nie dał namówić, bo to też przecież dwie strony muszą chcieć. Jednocześnie wiemy, że tam oczywiście wymagania finansowe po świetnym zeszłym sezonie Jonesa, mimo że skończonym kontuzją, były dość wysokie. A Anvil chciał w tym sezonie oszczędzać. No, wydawało nam się, że tutaj w ogóle nie ma kontrowersji, a ciągle jeszcze to oglądamy. Jones... Ostatni mecz, który zagrał w zeszłym sezonie, to był w finale Pucharu Polski. Potem podczas meczu kadry kontuzja śródstopia, a w tym sezonie zagrał 3 spotkania, zresztą dość słabo i też odniósł kontuzję. Pamiętamy. No ale popatrzmy, co się dzieje na boisku. Jerel z autu.
Dykes za trzy punkty po koźle nie trafia. No, rzadko Dykes Sanders w taki sposób próbował zdobywać punkty dzisiaj. No i teraz, czy to jest faul niesportowy, kiedy uciekającego Sandersa łapie za rękę od tyłu Pluta? No kiedyś tak było, czyli niedawno tak było, że to były ewidentne faule niesportowe. Bo zagranie zupełnie poza piłką. Sędziowie się naradzają. Zwykły faul, ale oglądamy. Tak, no ważne, że dla przebiegu tego meczu, że Dykes tutaj nie trafił. To był dość trudny rzut. On nie jest specjalistą wielkim od rzutów za trzy punkty. Tym bardziej, że obrońca stał naprawdę blisko. Była szansa, żeby zaplanować tę akcję. No jeszcze raz. No, piłka była tam gdzieś 1,5 metra od Andrzeja Pluty. Sprytnie to zrobił Corey Sanders. Sanders ma w tym meczu 15 punktów, 10 asyst. To była jego druga zbiórka i ma 5 strat. No tak, te straty się przydarzają z Amerykaninowi. Z tego ujęcia jeszcze. No tak, właściwie nawet nie za rękę, tylko za brzuch złapał Andrzej Pluta, czy za biodro, gdzie raczej łapanie za biodro i brzuch nigdy nie jest szansą na zagranie czyste, no bo tam piłki nie ma raczej. Zobaczymy, jak do tego podejdą doświadczeni sędziowie. Faul niesportowy. No dobrze, to nas przynajmniej nie dziwi, bo tak to wyglądało. Dwa rzuty wolne dla Sandersa i piłka z boku. No, olbrzymia szansa przed zespołem gospodarzy na zwycięstwo. Przed tym meczem pytałem Artura Gronka, jakie podejście do meczu, no bo po tych trzech ostatnich porażkach, w tym dwóch we własnej hali z drużynami z podobnego poziomu albo niżej notowanymi, no rozczarowanie musiało być. On mówi, gramy na maksa, nie odpuszczamy, ja zawodnikom to powtarzam cały czas, jak mamy być na 13, to lepiej być na 12, jak mamy być na 11, to lepiej być na 10 i resztę sobie możemy się tam potem zastanawiać, czy byliśmy w playoffie, czy nie, ale każdy mecz gramy. No i tak trochę z takim podejściem ta historia by dzisiaj wyszła. Tak, i to jest tak naprawdę jedyne dobre, optymalne podejście. Teraz Jones fauluje, oddaje to zespołowi, no i 17 zbiórek, 16 punktów ostatecznie na koncie Shona Jonesa, który popełnił 5. faul. No tak, i okazuje się, że tutaj indywidualne występy Jonesa, Dykesa, Jarrellsa, może oprócz tego ostatniego, jeśli chodzi o skuteczność. No ale Jarrells 22 punkty. Tak, dlatego mówię, to są znakomite cyfry. Niestety nie wystarczyło to, aby zatrzymać zespół z Bydgoszczy. Stracili prawie 100 punktów włocławianie. Bogucki dwa rzuty niecelnie, jeszcze szansa, dwa posiadania potrzebuje Anvil. Pluta, jest Dykes, jest Clark w narożniku, trójka ostatniej szansy wpada. A więc jeszcze 3 punkty tylko do odrobienia. No i teraz już nie będą ryzykować goszczenie jakichś podań, kozłów. Czekał na faul Heliński. Wiedział doskonale, że tylko taka opcja tutaj wchodzi w grę, jeśli włocławianie jeszcze myślą o zwycięstwie czy dogrywce. A tak jak już wcześniej wspominaliśmy, kapitan zespołu z Bydgoszczy na linii rzutów wolnych myli się rzadko. Clark, druga trójka w tej kwarcie. Heliński, ważny rzut wolny trafia, no bo zapewnia różnicę dwóch posiadań. Jarrells dzisiaj 7-21 z gry, to też ciekawe, z czego 3-14 za 3 punkty. Chyliński 19 punktów, wszystkie wolne trafione. Pluta jeszcze pod kosz, trafia z faulem. To też błąd Krasuskiego, że zatrzymuje zegar, daje piłkę na linii rzutów wolnych rywalom. Tak, potem trzeba ją będzie jeszcze raz wybić i nie stracić. Albo zebrać też. Właśnie. Można w ten sposób chociaż sobie krzywdę zrobić, jak się nie zbiera. Tak, bez Jonesa już może nie jest to aż tak oczywiste. Niski skład tutaj, zestawienie zawodników po stronie Anvilu Włocławek, ale właśnie po to, aby ewentualnie powalczyć o zbiórkę w ataku, został jeszcze zaproszony tutaj Krzysztof Sulima. Natomiast na to jedno posiadanie, na 4 sekundy, trzech wysokich graczy wpuszcza na boisko Gronek. Tak, jest Gabrycz, Bogucki i Waterman. Oni mają po prostu zebrać piłkę.
Nie wiadomo, czy Andrzej Pluta będzie chciał trafić. Nie chce trafić. Dobrze to zrobił, ale Bogucki zebrał i wyrzucił do przodu bardzo mądrze. W ten sposób ten mecz się skończył. 99-96. Wygrywa Astoria Bydgoszcz ten mecz. Anvil pięknie gonił w czwartej kwarcie. Zdobył 30 punktów. Ale tym razem bydgoszczanie się obronili. Tym razem w sensie przeciwnika Anwilu, bo poprzednio torunianie tego nie potrafili zrobić. Tak, rzeczywiście. Gratulacje dla trenera Gronka za przygotowanie zespołu też borykającego się z dużymi problemami. Pamiętajmy, że bez Litwina Dąbrowskasa grali bydgoszczanie. Bez Aleksandrowicza, tak. Bez Lączara, bez Frąckiewicza. No, dokładnie. Po drugiej stronie oczywiście tych problemów również nie brakuje. Natomiast... Bez Almeidy, bez Zamojskiego, bez Radicza. Tak, natomiast no nieraz się mówi, że łatwiej jest gonić niż uciekać. Tym razem nie okazało się to prawdą, chociaż mieli swoje też problemy w czwartej kwarcie gospodarze, to jednak udało im się dociągnąć do końca, zagrać mądrze w ostatnich kilkudziesięciu sekundach i osiągnąć upragnione zwycięstwo, które daje im przewagę w tabeli. To, o co chodziło trenerowi Gronkowi. Tak, i Adrian Bogucki fetowany, bo to też był znakomity występ, może uda się porównać centrów jeszcze raz, to zobaczymy, jak tutaj przeciwko sobie Jones i Bogucki zagrali. Zwycięzcą Adrian Bogucki. Anvil przegrywa. Już tak trochę nas to strasznie nie szokuje, prawda? Natomiast no to jest ciągle Anvil, który z takimi zespołami jak Astoria, z dużo niższym budżetem gra jak równy z równym i przegrywa. No, w ostatnich meczach od 14 rozegranego to już było 11 meczów i tylko wygrał dwa razy zespół z Wrocławka. 2-9 w ostatnich meczach. Szaleje tu prezes Dzedzei, prezes Astorii. No i także prezes Borkowski, dwóch szefów tego klubu, którzy odbudowywali ten